ciekawi, jak to mówi. A na YouTubie już idzie. Czołówka może lecieć non-stop. Dobra, zaczynamy. A ty masz takie? No dobra. To każdy z nas ma trochę inne. Ja nic nie widzę. Ty, co to jest? Są okulary. Ale co ty przez nie widzisz? Do skrośnego, tak? Krzyżowego oglądania na przykład na YouTube. Drapiesz, no. No tam drapiesz, masz Szymon. Szymon, masz rację, mnie też drapią. Muszę się drapić. Dobry wieczór, dzień dobry w zasadzie. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, tak. Witamy w fotograficznym programie bez nazwy, ponieważ nic nie widzimy przez te okulary, to nie wie, kto ma zacząć. Zacząłeś przecież, zawsze zaczynam. Dobrze. Jedna para. Nie będziesz w 6D widział. Chciałem coś widzieć. Dzisiaj, proszę państwa, tak, jesteśmy w 3D. W świecie 3D będziemy... W 2D nas widać, ale w świecie 3D będziemy bardzo dużo o tym mówić. Na początek powiemy w ogóle, o co chodzi z tym 3D, co to jest. Powiemy też, jak rejestrować, jak edytować ten materiał. No i na końcu, jak go oglądać, na czym, jakie są teraz techniki, jak to jest możliwe. Oczywiście zapraszamy państwa do zadawania nam pytań. O, właśnie za chwilę pewnie pojawi się Belka też z naszym Facebookiem. Można tam komentować, można przysyłać pytania. Już widzę, że jedno pytanie wskoczyło. Potrzebuję 100 mm z VR AF do korpusu Nikon D3000, światło 2.8. Ceny w sklepach są astronomiczne. Nie udaje mi się znaleźć go na aukcyjnym pewnie portalu. Gdzie mogę go pożyczyć i od kogo? Pozdrawiam. Więc drogi Total 1, wydaje mi się, że w tym momencie możliwa jest tylko wypożyczalnia firmy Sigma. A pro... Nikon nie. Ojej. Nie, znaczy jeżeli mówimy o życiu amatorskim, ale też istnieje dużo małych firm, które w swojej ofercie wypożyczają sprzęt profesjonalny. Mhm. Tak? A Nikon nie wypożycza, bo nie, NPS? Nikon jest, znaczy NPS to jest Nikon Profesjonalny, ale to nie D3000. Dotyczy tylko i wyłącznie fotografów zawodowych. A pan ma korpus D3000, także nie podejrzewam tutaj o... Niech pan napisze, z jakiego jest pan miasta, my to przeczytamy i może się znajdzie ktoś, kto ma akurat 100 mm. VR, tak? Tak. Ze światłem 2.8. To jest z mikro? Znaczy 100 mm Nikon nie ma takiego obiektywu aktualnie, 105 VR makro, ale... Bo 100 mm może być makro, może być tak. Co tam, portretówka, co tam jeszcze może być? No dobrze, prosimy o uszczegółowienie, skąd może się znajdzie jakiś... Albo do czego ten obiektyw, bo to też pomogłoby. Tak, no dobrze, a teraz myślę, że będziemy... Ale strasznie dziwnie się czyta w tych okularach. Tak, będziemy przechodzili już do 3D. Ale Szymon wygląda najlepiej. Dziękuję, słabo się dosyć widzę. Ale w takich malutkich powinieneś być. A teraz zapraszamy państwa do obejrzenia krótkiej reklamy i wracamy z materiałem 3D. Świetny w każdym świetle. Jestem Coolpix S6300. Jestem Nikon. Thank you.
Chcesz, a może chcesz obiektyw zamiast okularów? Nie, no, nie, ale to dla cyklopa jest, tylko dla tych, którzy mają jedno oko. Ale za to fajne oko. Ale za to fajne oko. I mogą mieć zamiast tego jednego dwa. No to jakaś metoda. Witamy po krótkiej przerwie. Zmienił się nam skład. Szymon poszedł w tej chwili sprawdzić, czy stoi jeszcze jego samochód, gdyby ktoś chciał kupić. Volvo V70, przebieg 300 tysięcy, ale to tak niezbyt dużo co roku jeździł. To ostatnio nawet bardzo mało, bo komunikacją się po prostu poruszał. Tak, litr oleju na 1000. Bo jest mu łatwiej. Nie, całkiem fajny samochód, naprawdę. Tylko, że już trochę... Pojemny. Tak, tak. Ale wróci. Samochód? Samochód nie, nie, nie. Zaczęliśmy dyskusję, a ja panów nie przedstawiłem. Norbert Gajlewicz, Foto Video Digital, Artur Paprocki. Mozaika. Mozaika. Norberta to wszyscy znają, ale o Arturze ja parę słów powiem. Czy ja mogę powiedzieć o tym, że jesteś autorem tutaj na przykład różnych grafik? Proszę bardzo. Tak jest. A Artur między innymi narysował grafiki dla bankiera, jest specem od 3D, od 3D modelowanego, a również od rejestracji 3D, no, tak? Powiedzmy. Uczymy się wszyscy. Uczymy się wszyscy, tak. Natomiast jest to no, wybitny specjalista i myślę, że dzisiaj będzie służył nam radą. Ostrego zapytam, tylko nie wiem, czy masz pomachać, czy kamera, którą włączyłem, to się widzi, czy się nie widzi. No dobrze, nam nie powie, ale... Może zaraz drzwiami pomacha, albo o. Widzi! To był Szymon, wrócił. Tak. Po kolei. Ale chciałem pogadać z wami, czy chcieliśmy pogadać z wami, w ogóle o technologii 3D, o tym, co to jest stereoskopia, i o tym, jak ją rejestrować. Myślę, że dzisiejszy program podzielimy na cztery części. Po pierwsze, co to jest stereoskopia, po drugie, jak to zarejestrować, po trzecie, jak to edytować, a po czwarte, jak to pokazać. Jak to zobaczyć. Tak, no, ogólnie widzimy, tak? Jako drapieżnik, ssak, jesteśmy jedną z większych form. Nie wszyscy, właśnie się okazało, że nie wszyscy. Tak? Tak? Jest duża część społeczeństwa, tak, to jest problem. Ale to może do tego przejdziemy gdzieś właśnie pod koniec, właśnie, bo to będzie za ja szybka dygresja. Chciał zacząć od tego, że co to jest 3D? Właściwie nasze oczy, każde z naszych oczu widzi na płasko, tak? Jest obiektywem, który mapuje świat w 2D. Natomiast dzięki temu, że mamy dwoje oczu umieszczonych tak, że patrzą w tym samym kierunku, ale są od siebie nieco odsunięte, no nasz mózg jest w stanie z tych dwóch obrazów 2D wygenerować wyobrażenie tego, jak wygląda świat przed nami, co jest bliżej, co jest dalej. Czyli tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że jesteśmy w stanie ocenić odległość do ofiary. Tak, a właściwie no, trudno powiedzieć o tym atawizm, ale takie przystosowanie ewolucyjne do polowania. Właściwie to tylko drapieżniki i ewentualnie te stworzenia, które czasem przed drapieżnikami muszą uciekać, ale bardziej skomplikowane i złożone, widzą w świat w 3D. To są koty, to są psy, to są lwy, to są ludzie, małpy. Z królikami chyba jest już inaczej, bo one mają oczy ustawione tak, że ja nie wiem, czy one jest mają, duży one muszą dojrzeć pokrywa. Przede wszystkim tych drapieżników. Dookoła, tak. One patrzą tak, dookoła. Drapieżnika rozpoznasz pod tym, że oczy ma skierowane na wprost. Na wprost, tak dokładnie. Jest. Czyli karp nie jest drapieżnikiem. Ryby właśnie nie widzą w 3D, za to widzą bardzo dużo, tak? Mogą pilnować samochodu. Szymona. Szymona na przykład. V70, pamiętajcie Państwo. Piszcie, Szymon, no dobrze, piszcie do nas tutaj na tv@bankier.pl. No dobra, ale wracając do tematu. I kiedy tylko wymyślono fotografię jako taką, to bardzo szybko pojawiły się pomysły na to, żeby rejestrować obraz właśnie w taki sposób, żeby można potem go obejrzeć i zobaczyć to wrażenie przestrzeni. Już ponad 120 lat temu w fotoplastikonach można było oglądać nawet rozebrane panie. Ja ze dwa lata temu w łódzkim fotoplastikonie, tym, który grał w Machulskiego w filmie Wabank. Biznes Duńczyka. Tak jest, rozmawiałem tam z dzisiejszymi właścicielami. Wtedy ten fotoplastikon był napędzany silnikiem od pralki Frania, ale można było w środku obejrzeć bardzo fajne zdjęcia z początku XX wieku. To takie podróżnicze, gdzieś tam Hiszpania, coś tam, a pani mówiła, że w zasobach mają również rozebrane panienki.
bardzo ją namawiałem, żeby zrobić kiedyś taki wieczór konesera i żeby po prostu otworzyć ten fotoplastikon załadowany trochę innymi materiałami. No tak, ale to te 120 lat temu ktoś wymyślił, że wystarczy zrobić dwa zdjęcia aparatami, które są od siebie odsunięte. O określoną odległość. Tą określoną odległość, no im będzie bardziej, to najlepiej zapytać chyba Artura, jak to jest z tym rozsunięciem oczu, czy tych dwóch obiektów, czy dwóch aparatów. Znaczy tu nie chodzi o tyle aparaty, co się optyczną obiektywą. Tak jest, no, ale im je bardziej rozsuniemy, tym będziemy widzieć jak? Znaczy to jest, zasada jest podstawowa taka, że oczy są rozstawione o jakieś 6,5 cm, tak? Mniej więcej, 2,5 cala. Jeżeli ustalimy sobie, że nasze aparaty, nie wiem, ośrodki, które nagrywają cokolwiek, będą w tym rozstawieniu, to ten obraz 3D będzie dla nas najbardziej, jakby to powiedzieć, naturalny, realny, rzeczywisty. Jeżeli rozstawimy je szerzej, jest takie uczucie, to się nazywa hipersteroskopia, to jest uczucie takie, że odbiorca ma poczucie, że ogląda makietę. Jeżeli rozstawimy szerzej, mogę na chwilę? Tak jakby był dinozaurem, no, albo jeszcze większym stworem. Taki efekt miniatury. Tak, i wszystko było. Czyli widzimy jak słoń, tak? Jeżeli mamy słonia, który ma rozstawione oczy tak jak ma, no to on widzi ten świat mniejszym, w tym sensie, że świat dla niego jest mniejszy niż dla nas. Jeżeli będą mniejsze rozstawienie niż u człowieka, czyli powiedzmy w takiej odległości, to jest trochę szerzej niż jak człowiek, czyli teoretycznie tutaj byśmy widzieli jak koń. Ale pytanie tylko, czy koń widzi. Oczywiście może nie koń, ale wiecie o co mi chodzi. To jest szerzej niż człowiek, więc poczucie będzie, że patrzymy na miniaturę. Przy tak małym w stosunku do ludzkich oczu rozstawieniu, różnicy w rozstawieniu, to nie będzie takie bardzo odczuwalne. Ale jeżeli weźmiemy przykład ten tutaj, gdzie już jest rozstawienie dużo szersze, załóżmy, że tu jest jeden aparat, a tu jest drugi, no to uczucie już będzie takie, że nagrywaną prerię, czy tam robione zdjęcie prerii, ta preria będzie wyglądała, jakby była zrobiona przez studio animacji. Jakby to była makieta z kolejką. Tak, jakby to była makieta. Jasne. Więc tak to się ma do rozstawu. Więc teoretycznie, jeżeli chcemy uzyskać efekt rzeczywisty, no to rzeczywisty uzyskujemy wtedy, kiedy jest rozstawienie jest pi razy drzwi 6,5 cm u mężczyzn, tam trochę mniej u kobiet, u dzieci jeszcze mniej. To jest ważne, kiedy robimy coś do kina. Inaczej, teoretycznie powinno się inaczej brać pod uwagę filmy dla dzieci, jeżeli wiemy, że nasza publiczność jest dla dziecięca, inaczej, jeżeli są to dorośli, to inaczej, jeżeli są to słonie lub konie. To rozsunięcie osi optycznych obiektywów tak naprawdę nazywa się bazą. Tak, to się stereobazą, bazą, jak to zwał, tak to zwał, chodzi o rozstaw między dwoma aparatami. I to ja opowiem taką anegdotę. Niektórzy, którzy słuchali nas w Radio PIN, pamiętają piękne felietony Adama Śmiałka, zwanego Jankiem Muzykantem. I Adam mi pokazał, jak robić stereoskopię. On ją zresztą tam realizował dla potrzeb krakowskiego jakiegoś producenta stereoskopowych takich okularów, gdzie można było widokówkę sobie obejrzeć w 3D. I on chodził z aparatem po górach, stawał w jednym miejscu, przechodził 5 kroków w prawo i robił kolejne zdjęcie. To się metoda cza-cza nazywa. Tak jest. Cza-cza. Przeniesienie ciężaru z jednej nóżki na drugą. No, ale ja powiem wam, że Adam potrafił zrobić cza-czę kilkudziesięciometrową. Wiesz co, ludzie robią zdjęcie księżyca metodą cza-cza. Jeden robi na Wilanowie, a drugi robi w Łomiankach. Tak? Naprawdę? No ba. I co z tego wychodzi? Hipersteroskopia księżyca. Mogę tylko tyle powiedzieć. Ja nie widziałem czegoś takiego. No. Ale to jest możliwe tylko w dobie telefonów komórkowych i tak jest sekunda opóźnienia. Ale umówmy się, no może nawet i na drugą dzień zrobić i co z tego. No dobrze, ale wróćmy do historii. I to się da poskładać i da się obejrzeć potem w jakiś tam sposób i jest ta przestrzenność, a im się bardziej człowiek rozpędzi w tym robieniu czacza, tym ta przestrzenność jest większa, zwłaszcza w górach, na takich widokach, landscape'ach i tak dalej. Roztańczy się. Tak. Natomiast widzę, że tutaj Norbert przyniósł coś takiego. Ja miałem bardzo podobną rzecz, tylko zrobioną w trochę bardziej profesjonalny sposób, przepraszam. Wiesz, to jest zrób to sam. Ja wiem, bardzo lubię. Ja poszedłem do Fansportu, wziąłem taką szynę, coś jak to tutaj, tylko że taką o wiele prostszą.
i dwoma penami fotografowałem. Bo ty jesteś z Łodzi, to poszedłeś do fansportu, tak, ale my tutaj nie mamy fansportu niestety. Ja to w ogóle w Łomiankach mieszkam. Przepraszam, listewkę wziąłeś. Ja wziąłem listewkę, nie będę zwracał. Tak. Szymon wie co za listewka. Odwróć. Wyczuł, wyczuł, wyczuł specyficzny zapach trunku, którym, no, do którego ochrony służyła. Ale wracając do meritum, tak, no każdy sobie może zrobić stereoskopię. To nie jest tak, że trzeba kupić specjalistyczny sprzęt. Wystarczy na Allegro kupić dwa już takie troszeczkę, no, aparaty, które już wyszły jakby z pierwszej linii. No, ale więc to tylko dlatego, żeby obniżyć koszty. Tak, no, żeby obniżyć koszty, no bo trzeba kupić dwa, więc starajmy się obniżać koszty w takiej sytuacji, no chyba, że dysponujemy dużym budżetem i włączając dwa aparaty, trzeba jeszcze je synchronizować, tutaj kolega powie, jak to się nazywa profesjonalnie. Na tym urządzeniu można to zrobić znacznie precyzyjniej, dokładniej niż tutaj. No tutaj to się, ta jakby synchronizacja dwóch obrazów, czyli spowodowanie tego, żeby dwa kadry ze sobą się mniej więcej pokrywały, no, wykonuje się to taki trochę sposób może pokaż w kierunku kamery od góry. O, właśnie, tak. Taki trochę partyzancki sposób, ale no, niemniej to się da zrobić. No i drugie ograniczenie, które tutaj w przypadku tego rozwiązania występuje, to to, że musimy fotografować używając dwóch palców wskazujących na przykład. No tak? Tak, trzeba jednocześnie nacisnąć. Nie wiem, jaka to jest, jaki odsetek ludzi, ale część ludzi może mieć z tym problemy. Nie próbowałeś zrobić jakiejś takiej poprzeczki do równoczesnego naciskania? Co, nie. Z wykorzystaniem gumki mydlowej. Myślałem o innym rozwiązaniu, znaczy można, ten model akurat chyba nie obsługuje pilota, natomiast niektóre kompakty, czy wiele kompaktów obsługują pilota, wystarczy mieć pilota zdalnego sterowania i wtedy już jednym przyciskiem da się obsłużyć jednocześnie wykonać zdjęcia. Ja. Aczkolwiek przy fotografii nie jest to aż tak. Ja chciałem się na chwilę wbić jeszcze, bo tak. Mogę ja? Bo jest pytanie, które jest na temat właśnie na ten moment. Czy ten rozstaw aparatów mierzony jest od środka matrycy? Jak nie, to w jaki sposób dokładnie? Oś optyczna obiektywu, tak? Czyli środek matrycy. Środek matrycy. To środek matrycy. A ja teraz dodam jedno, bo tak opowiedziałem najpierw o Janku, muzykancie wędrującym z aparatem i robiącym czacza. Listewka, czy taki profesjonalny już... No to nie jest profesjonalny, ale... Taka szyna do fotografii stereoskopowej i filmowania stereoskopowego. Po co się je robi? Po to, żeby te dwa obrazy były zrobione z jednej bazy, z jednej linii, żeby aparat patrzył mniej więcej w tym samym kierunku i żeby łatwo było również przy wyzwalaniu nie zmienić, na przykład nie przekrzywić ułożenia. Najlepiej pewno tą listewkę jeszcze przykręcić do statywu jakiegoś. Tak, no tutaj tej opcji nie przewidziałem, ponieważ to miało być z założenia urządzenie mobilne i chodzi o łatwość. Masz aparat reporterski. To jest aparat 3D. Reporterski, tak. To jest najnowszy model aparatu reporterskiego. Canon się na pewno ucieszy. Tak. No, równie dobrze możemy tutaj podpiąć jakiekolwiek inne marki, łącznie z telefonami komórkowymi też osiągniemy ten sam efekt. Tylko wiesz co, tutaj jest gwint statywowy, a w telefonach komórkowych będzie z tym kłopot. Będzie z tym kłopot, tak. Ale trzeba zastosować inny rodzaj mocowania, na przykład butapren jest bardzo dobry. Ale wtedy zatracimy tę możliwość poruszania aparatami w tą stronę. A to jest bardzo ważne. I tu bym zapytał Artura, dlaczego bardzo ważne jest zezowanie aparatów. Bo to właściwie odpowiada, ja nie zrobię zeza, bo... Osie optyczne obiektywów nie mogą być równoległe. One muszą... Mogą być równoległe. I przyniosę zaraz eksponat... Zależy przy jakim rozstawieniu jeszcze. W którym te osie optyczne są równoległe. Tu mam też eksponat, w którym osie optyczne są równoległe. Chociaż nie. Słuchajcie, zasada jest taka. Można i tak, to znaczy... Można używać tak zwanego równoległego systemu, gdzie w ogóle nie robimy tak zwanej konwergencji, czyli tego zezowania na siebie. Problem polega na tym, że wtedy w pewnym sensie oszukujemy rzeczywistość. W takiej sytuacji, kiedy nagrywamy równolegle, ten punkt zbieżności obrazu, to znaczy w to miejsce, które wyląduje nam na... Jakby to powiedzieć, to słuchajcie, bo ja bym chciał, żebyśmy zrobili jeszcze jeden pewien wstęp. Ten wstęp by polegał na tym, że wytłumaczyłbym też, na czym polega w ogóle stereoskopia jako widzenie stereoskopowe. Nie powinniśmy to może od tego zacznijmy. Właśnie, bo zanim dojdę do momentu, kiedy wytłumaczę wam, jaka jest różnica między równoległym, a takim powiedzmy konwergującym widokiem, to trzeba zrozumieć też, jak ludzkie oko działa. Znaczy, właściwie nie jak ludzkie oko, tylko w jaki sposób my postrzegamy tą stereoskopię, tudzież
widzenie przestrzenne. Bo ważną rzeczą jest to, że poza widzeniem stereoskopowym, czyli z dwóch oczu, jest dużo rzeczy wyuczonych. To są takie rzeczy jak widzenie gradientów. Jeżeli sobie wyobrazimy, nie wiem, pole maków, tak, powiedzmy, i te maki są rozsiane tak po sam horyzont, jeżeli widzimy duże maki z przodu i one się, powiedzmy, pojawiają co jakiś tam okres, co jakiś odcinek, a później mamy, powiedzmy, po 300 metrach to samo pole i te maki występują dużo gęściej, to nasze oczy, właściwie nasza percepcja rozumie to, że ten, to się nazywa, profesjonalnie sobie przepisałem nawet, gradient tekstury. Inaczej mówiąc, widzimy, że jest coś dalej, tylko dlatego nie, że nie, tak naprawdę 3D, takie stereoskopowe, nie widać po 30 metrach przy naszym rozstawieniu oczu. Więc dalej widać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy widzimy na przykład gradient tekstury, kiedy widzimy, że atmosfera desaturuje nam kolory. O, widzę, że widzę się w 3D. Jesteś nawet w 3D w telewizji. To są te rzeczy, które są istotne dla widzenia i dopiero chyba na czwartym czy piątym miejscu fakt, że mamy parę oczu, pozwala nam widzieć stereo, więc równoległe granie czy konwergujące jest o tyle mało istotne. Mózg sobie z tym poradzi. Że mózg sobie poradzi, kiedy my możemy... Równoległe jest trochę oszukaństwem, bo żadne zwierzę nie robi czegoś takiego, że patrzy równolegle oczami, po czym przybliża sobie oczy, żeby konwergencję uzyskać bliżej lub dalej. Konwergencję, czyli ten punkt skupienia, na który się patrzymy. A ślimak, który ma dwoje oczu, je bliżej. No, przepraszam, dalej. Jest jeden. To dobra, nie pomyślałem o tym. To jedyne zwierzę, które może coś takiego zrobić. Dlatego równolegle możemy grać i jest nam łatwiej. Ja początkującym stereograferom proponuję, żeby zaczęli od stereoskopii, gdzie na sztywno ustawią sobie obydwie kamery równolegle, ponieważ później w postprodukcji, czyli żeby tą zbieżność zrobić, jest dużo łatwiej, bo wystarczy obrazy z sobą zsuwać i rozsuwać. I wtedy ustalamy sobie, gdzie jest ten punkt skupienia, czyli ten punkt, który wygląduje nam na ekranie lub wyjdzie nam przed ekran. Mhm. Tylko ruszając dwoma obrazami zachodzącymi jeden na drugi. Gdy zaczynamy się bawić w konwergencję, czyli zaginanie obrazów, znaczy właściwie zezowanie, nazwijmy to, to dochodzą nam mnóstwo problemów. Trzeba obliczyć bazę, żeby nam coś, żebyśmy mogli to zrobić tak, żeby to było przyjemne dla oka, żeby nam się po prostu nie chciało żygać od tego. Druga rzecz to jest problem keystone. Nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć, ale generalnie przekoszenie obrazków. Jeżeli mamy jeden obrazek, który jest lekko, jakby to pokazać, pod skosem. Ostry, pokaż ostatni obrazek z tych, które Artur przywiózł. Myślę, że to on będzie najodpowiedniejszy. O, tak? To też nie ten, jeszcze nie ten. Poprosimy jeszcze tego inny. Następnego już nie mamy, chyba pamiętasz? Nie udało. Nie, jest jeszcze jeden taki obrazek. Jest czarny obrazek, tak? Taki. Przewróć je wszystkie, zobaczymy, który to jest z nich. Nie, nie. No nic, możemy się zatrzymać na... Możemy się zatrzymać na którymkolwiek z tych widoków z góry. Dziewczynka. Z dziewczynką. No, może być ten na przykład. Jeżeli przy dwóch kamerach, które zezują, pokażemy te dwa obrazy, je złożymy na siebie i pojawia się problem keystone, to znaczy te obrazki będą lekko przekoszone, w tym sensie, że dla prawego oka prawy krawędź obrazu będzie trochę szersza, a dla lewego oka lewa krawędź będzie, znaczy tak naprawdę wyższa. I to jest problem, który to się nazywa odkistonowanie, nie wiem, jak to po polsku nazwać. Odwrócenie tego efektu to jest jedna rzecz, którą trzeba załatwić. Drugą trzeba obliczyć, jaka jest szerokość bazy. I to jest bardzo, bardzo trudne. Ja proponuję wszystkim na początek, żeby grali równolegle. Jeżeli mają ludzie Państwo pytania, możemy pokazać, odpowiedzieć Wam, jak zrobić te rzeczy, na tak, że tak powiem, z konwergencją. Tyle na temat. O Jezu, trochę się rozgadałem, sorry. Okay. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj parę pytań jest, które będą na temat. Radku, może... Tego nie rozumiem. Niekoniecznie. Można w środek tej szyny na dwie lustrzanki wstawić dwa lustra połączone pod kątem 90 stopni do siebie, a oś luster umieścić w osi lustrzanek. Tak na szybko.
Grzemil. Pewno to jest coś, co ty nazywasz beam splitterem. Jeszcze raz, bo beam splitter, powiem wam po co jest beam splitter. Beam splitter jest wtedy, żeby zbliżyć do siebie. Czy możemy zobaczyć to zdjęcie na wprost? To zdjęcie na wprost, ostry. Czwórka chyba to jest, albo piątka. Taka kamera na wprost. Z dwoma obiektami. Oto. To jest beam splitter akurat. Jeżeli się spojrzymy do środka tego, do tego lustra, które tam jest, widzimy, że jest jeden obiektyw, który patrzy na nas na wprost, a drugi jest taki lekko przezroczysty. On jest dlatego przezroczysty, że to jest jego odbicie tej kamery, która jest pod spodem, pod beam splitterem. Dlaczego tak jest? Tak jest dlatego, to jest sytuacja, w której, tak jak widać, obiektyw, sam obiektyw już jest większy niż baza, którą chcemy ustawić. Mhm. I w tej sytuacji ta szyba pozwala nam te wirtualne ośrodki ustawić bliżej niż fizyczne parametry tego obiektywu. Ale to jest już droga zabawa. To jest droga, znaczy tak, tak jest z takiego fotograficznego punktu widzenia. Sama szyba 50-50, czyli pół na pół ta przepuszczalna, to jest jedna przesłona mniej. Na dzień dobry, tak? Zabiera nam jedną przesłonę. Nigdy ta szyba nie jest idealna, więc zawsze jest jakaś, już nie mówię o kształcie tej szyby, ale jedna będzie miała inne nasycenie kolorów, kamera patrząca na wprost, a ta odbita będzie miała inne. To jest minimalne, ale to jest różnica, którą trzeba brać pod uwagę, bo nie ma nic gorszego niż jednym okiem widzieć coś innego, w sensie saturacji, nasycenia i powiedzmy przesłony, i drugim. Wtedy od razu człowiek czuje, że coś jest nie tak, może widz nie podpowie ci od razu, o wiem, co jest nie tak, ale będzie mówił, że go boli głowa, a to jest coś, czego człowiek nie będzie wiedział dlaczego. Nie będzie wiedział dlaczego. Mózg musi za dużo pracować, jakby rekompensując. Tak, kombinować. Tak. Może inaczej, widzi coś, z czym nie potrafi sobie poradzić, bo nie jest do tego przyzwyczajony. Albo radzi sobie i się przegrzewa, tak jak procesor. Dlatego beam splitter używamy wtedy, kiedy ta baza, czyli zestawienie tych dwóch kamer, w tym wypadku to jest to proste urządzenie bez splittera, gdybym musiał, kiedy się blisko schodzi kamery, wtedy, kiedy chcemy grać makro, czyli jak chcemy bardzo blisko zrobić kadry. Powiedzmy w takich kamerach jak ta mała Sony, granie bliżej niż, ona ma bardzo blisko te ośrodki, więc tu pewnie można na 20 cm pewnie podjechać jakimś elementem. Tak, to jest najnowsza. I nie będzie bolało oko w ten sposób nagrywane. Znowuż ta kamera powyżej 15-20 metrów, jakieś obszary, będzie pokazywać tak, że nie będziesz widzieć 3D, po prostu. No. Za mały rozstaw jest oczu, żebyś poczuł 3D. Bo to jak jest tak jak z głębią ostrości. Im dalej jest, i dalej są dwa przedmioty, które chcemy separować głębią ostrości. Tym większej potrzebujemy. Tym trudniej jest to zrobić, tak. Dłuższej ogniskowej potrzebujemy i tak dalej. To myślę, to jest pewna analogia. Tak. Natomiast tym rozwiązaniem oczywiście nie zrobimy zdjęć makrostereoskopowych. Tu nie ma takiej możliwości. Jest, tak. Jest za szeroki rozstaw. Dobrze, ale to może. To jeszcze takie urządzenie może. Nie powiem. Nie używałeś tego do filmowania, to może być trudne, dlatego że daje obraz w pionie, natomiast to jest obiektyw Floreo za $100, akurat z mocowaniem mikro 4/3, można tym kręcić filmy. Z oglądaniem tych filmów może być potem problem, dlatego że możemy dać obraz teraz. Norbert, proszę, uśmiechnij teraz się. Jestem 3D. Jesteś 3D. Jestem 3D, a jak założę okulary, to będę w 6D, tak? Właściwie tak. Właściwie 4. Właściwie 4. Ale i ten obiektyw pozwala robić pionowe zdjęcia. Akurat on ma ogniskową 45 mm. Dla mikro 4/3 trochę nieszczęśliwą, bo to już portretówka właściwie. I to taka całkiem słuszna. Natomiast jako zabawka całkiem śmieszna rzecz. Urządzenie, które po prostu dzieli kadry na dwie części. Tak jest. Myśmy mieli, ja go miałem w Szwajcarii, byliśmy razem, ty zresztą chyba go nawet używałeś. Jako zabawkowa rzecz fajna. Słuchajcie, tylko, że są oczywiście straty optyczne, ponieważ tu mamy lustra. No, najmniejsza przysłona F11. To wam powiem tylko jeszcze jako ciekawostkę, jest jedna rzecz, jeszcze jeden model zapisu, że tak powiem, jak można zapisywać stereo, to jest w ten sposób, że nie przemieszczamy aparatów względem siebie, a przemieszczamy same sensory. Jest tylko jedna kamera na świecie, która to robi. To jest tak zwane idealne nagrywanie 3D, chociaż to też jest troszeczkę udawanie ludzkiego wzroku. Tam jest takie zdjęcie takiej zielonej kamery, jakbym mógł poprosić. Ona się nazywa Meduza. To jest jedyna kamera, która nie rusza obiektywami, a rusza sensorami względem obiektywów, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Tak. To jest
dosyć dziwaczne rozwiązanie, ale dające najlepsze efekty, ponieważ nie ma tego problemu z tak zwanym keystone'em, czyli z tym przekoszeniem. Nie trzeba tego... Ale z punktu widzenia fotograficznego programu bez nazwy, skierowanego do amatorów, to ruszanie matrycami to raczej abstrakcja. Znaczy, jeżeli ja mogę powiedzieć, jeżeli jakakolwiek, moim zdaniem, wyjdzie kiedykolwiek kamera profesjonalna, taka, która będzie do pełnego użytku, to będzie właśnie taka, która tymi sensorami będzie ruszać. Jeżeli mówimy o jakiejś takiej liniowej produkcji, jakiejś powiedzmy telewizyjnej, nazwijmy. Jasne. Póki co nie ma takich kamer na rynku. Dobra, to teraz może... przerwijmy może tę naszą dyskusję. Zobaczmy, co Wojtek Chrzanowski z Sony nam pokaże, jeżeli chodzi o rejestrację, ponieważ Sony to jedna chyba z dwóch firm, które tylko w prosumenckim segmencie robią jakieś urządzenia rejestrujące 3D. Co Wojtek Chrzanowski z Sony ma nam do powiedzenia? Zaraz potem wracamy i pogadamy trochę o edycji. Albo ja jeszcze chciałem gadżet pokazać. Jeszcze o rejestracji, bo to jak, tutaj musimy... Jak gadżet, wrócimy do tematu po Wojtku. W fotograficznym programie bez nazwy rozmawiamy o trzecim wymiarze. O tym, jak rejestrować, jak edytować i jak pokazywać obrazy 3D, te ruchome i te nieruchome. Ze mną Wojciech Chrzanowski z Sony Poland. No właśnie, Wojtku, odpowiadasz za kamery i za aparaty i no tutaj jest całkiem sporo możliwości do rejestracji obrazu 3D na waszych urządzeniach. Tak, zgadza się, ze względu na to, że technologia 3D jest coraz bardziej chciana w domach, coraz bardziej popularna, mamy coraz więcej urządzeń, które odtwarzają 3D. W związku z tym strefa kreatywna, która jest reprezentowana przez kamery i aparaty, także dołącza tutaj do grupy urządzeń, które umożliwiają realizację właśnie ujęć 3D, zarówno filmu, jak i zdjęć. No dobrze, to zacznijmy od aparatów. Jakie modele, jakie są możliwości, czy też aparaty pozwalają robić filmy 3D, bo większość aparatów ma możliwość filmowania. Tak, natomiast jeszcze w aparatach jakby filmowanie nie zostało zaimplementowane w chwili obecnej w naszej ofercie. W każdym urządzeniu jest coś związane z 3D, dlatego że w modelach, nazwijmy to podstawowych, jest funkcja panoramy 3D, która umożliwia rejestrację właśnie takiego trójwymiarowego obrazu rozciągniętego, takiej panoramy, która jest widoczna na jednym ekranie. Natomiast w modelach wyższych jest to rejestracja stricte zdjęcia 3D. Jak można odtwarzać? To jest tylko i wyłącznie na ekranie takiego aparatu, czy też, nie wiem, na telewizorach, na projektorach? Nie, to nie tylko. Znaczy, ja bym powiedział, że jakby głównym urządzeniem do odtwarzania jest właśnie telewizor. Natomiast w aparatach cyfrowych na chwilę obecną jest, nazwijmy to, taki symulowany efekt 3D do podglądu, który umożliwia zobaczenie tego zdjęcia zarejestrowanego w 3D. Trzeba po prostu aparatem przekręcić na prawo, na lewo i w tym momencie obserwujemy, że pojawiają się plany i widoczny jest efekt 3D. No dobra, to przejdźmy teraz do kamer. Byliście pierwsi na rynku, firma, która wprowadziła zintegrowaną, jakby w jednym urządzeniu kamerę 3D, nie trzeba nic dokręcać, nic dokładać. Tak, tak. W zeszłym roku była premiera pierwszej kamery Sony 3D. To był model TD10. W tym roku model ma swojego następcę. Jest to kamera o nazwie HDR TD20V. Myślę, że tutaj wielu potencjalnych nabywców bądź osoby, które zainteresowane są rejestracją 3D, będzie zadowolony, dlatego że po premierze w zeszłym roku otrzymaliśmy dużo głosów, że obraz doskonały, funkcje świetne, natomiast przez to, że kamera ma dwa obiektywy, tamten model był stosunkowo duży, jeżeli można tak powiedzieć, że był duży. Niemniej jednak rzeczywiście odstawał wielkością w stosunku do innych tradycyjnych kamer, które rejestrowały tylko w 2D. W porównywaniu do takich zwykłych handycamów, to można powiedzieć, że to były prawie dwa handycamy złączone. No dokładnie tak. I tutaj właśnie otrzymaliśmy dosyć dużo sygnałów od klientów, od osób zainteresowanych, że no fajnie by było, jakby ta kamera jednak miała takie gabaryty jak tradycyjna kamera 2D. No i tutaj ukłon
z naszej strony inżynierowie stanęli na wysokości zadania i w chwili obecnej właśnie model TD20 jest 34% mniejszy. Jest naprawdę w chwili obecnej bardzo kompaktową kamerą. Zachowane zostały wszystkie elementy, które odpowiadają za rejestrację obrazu. Tutaj ten najważniejszy, czyli obiektyw, matryca, procesor. Niezmiennie są to dwa niezależne układy optyczne, które rejestrują obraz Full HD dla lewego i dla prawego oka. I później w procesie obróbki dwa procesory BIOS odpowiadają za to, aby złożyć obraz Full HD 3D do jakby jednego, do jednego obrazu. A obróbkę to jeszcze chwilę, za chwilę cię zapytam, natomiast warto podkreślić, że to jest też kamera 2D, czyli wystarczy przekręcić guziki. Nawet nie trzeba przekręcać guzika, właśnie to jest, nie wiem jak to nazwać tak, żeby było elegancko w tym programie, no ale to jest właśnie niesamowita wygoda w procesie rejestracji 3D, dlatego że rejestrując w 3D, rejestrujemy także w 2D. To w procesie postprodukcji decydujemy, jaki ten obraz finalnie, ten materiał ma być. W związku z tym dla osób, które w chwili obecnej nie są jeszcze przygotowane od strony, nie wiem, telewizora czy odtwarzacza Blu-ray, aby móc oglądać właśnie obraz 3D, można bez żadnego problemu materiał składać w 2D, a na przykład zarchiwizować sobie to nagranie także w 3D do późniejszej obróbki, do późniejszego oglądania. No właśnie, jeśli chodzi o obróbkę, Sony jest producentem chyba obecnie jedynego komercyjnego programu do obróbki 3D, to jest Sony Vegas Pro 11, kolejna wersja waszego oprogramowania. Coś o tym programie? Nie jestem ekspertem, natomiast miałem okazję, w związku z tym, że troszeczkę też param się montażem swoich własnych prywatnych filmów i też chciałem zobaczyć, jak to jest w 3D, bo mam akurat taką możliwość, aby sobie materiał obejrzeć. W związku z tym taki jeden film złożyłem. Dla mnie, znaczy ja bym to ocenił tak, z pozycji nieprofesjonalisty, że montaż odbywa się dokładnie tak samo jak 2D. Tylko jedna różnica taka, że widzimy dwie ścieżki. Proces podglądu na przykład tego materiału, w zależności od, też oczywiście od komputera, czy od monitora, także komputerowego, bo fajnie jest także móc od razu podejrzeć, jaki jest efekt tego materiału. Jeżeli nie ma takiej możliwości, też możemy sobie podglądać 2D, później no, trzeba to już wyrzucić i wyświetlić na telewizorze 3D, aby zobaczyć finalny produkt. Natomiast odbywa się to wszystko, bym powiedział, tak samo sprawnie, tak samo wygodnie, jak w procesie montażu 2D. Okej, dziękuję bardzo. Nie wyłączyłeś się? Nie wyłączyłem się. Wszystko działa. Słuchać Norberta? No dobrze. Dobrze, to może ja zacznę od, bo tu przybyłem na międzyczasie pytania. Total 1, czyli pan Sebastian, bo tu się przedstawił. Pisze więc, że jestem z Warszawy, a propos tej 105 do D3000. Gdyby ktoś chciał i mógł pożyczyć, to jakby byli chętni, to my możemy pośredniczyć w czasie trwania programu. Ale tak czy inaczej, panie Sebastianie, proponuję poszukać odpowiednie wypożyczalnie, bo to chyba może się okazać jedyna... A ty nie masz 105 do pożyczenia? To pożyczenia niekoniecznie. Dobrze, jeszcze pan Michał napisał, dla mnie fotografia anaglifowa jest rewelacyjnym rozwiązaniem i daje dużo możliwości korygowania głębi. Pozdrawiam. Totek. Ale fotografia anaglifowa, czy też już projekcja anaglifowa, to jest zubożenie tego nagrywanie obrazu. A wyświetlanie to są dwie różne rzeczy. To zaraz sobie powiemy o tym. Ja zresztą przyniosłem jeden z gadżetów. Nigdy się nie rozstaję z tymi okularami, jak jestem na wakacjach, bo jak pada deszcz, to wtedy zakładam i maluję swój świat na czerwono i niebiesko. Ładne, ale fajne, bo takie foliaki o takie to... Nie, kupiłem na Allegro za 6 zł. Słuchajcie, 6 naprawdę złotych? To nie kosztuje fortuny, a jest dużo lepsze niż te papierowe. No na pewno. Ale oglądanie... Ale tutaj o tym gadżecie powiemy za chwilę. Dobrze, to może sprzęt. Tak, może teraz sprzęt, bo no, przyniosłem rozwiązanie partyzanckie, które ale poczekaj, to może zaczniemy historycznie. Więc pokażę właśnie rozwiązanie historyczne. Ciekawostka. Słuchajcie, muszę się pochwalić, będzie niespodzianka. Moja przygoda z fotografią stereoskopową, zaczęła się, gdy miałem lat 10, cóż, dziedziczyłem po tacie taki to aparat. Troszkę dobra, tak zbliżenie. Może tak. Poproszę o zbliżenie. Możesz dojechać ostry. Wygląda jak ostry, może dojechać. Zapłacza. Słuchajcie, tak, to wygląda troszeczkę jak jakieś urządzenie takie do...
naprowadzania pocisków rakietowych. Jak wiadomo, Rosjanie, środek to co to jest? Rosjanie byli dobrze w artylerii. Tak, dlaczego ma trzy obiektywy? Tak? Mówiliśmy o tym, mówiliśmy na razie o dwóch obiektywach. Na stereoskopii są potrzebne dwa. Tutaj się okazuje, że... Pamiętasz, jakie mamy fajne przejścia? Tutaj pasuje jedno. Słuchajcie, mamy trzeci obiektyw, który służy do celowania, no patrzenia. Ponieważ to jest lustrzanka, ale to nie jest tak sprytna lustrzanka, jakie znamy dzisiaj, czyli nie patrzymy przez ten obiektyw, czy przez te obiektywy, które robią... Lustrzanka trzyobiektywowa, właściwie to nowa kategoria. To jest, nie, pamiętamy, że taki aparat start był, tam były dwa obiektywy i nie był to aparat stereoskopowy, wbrew pozorom. No ale one były pianowo. One były pionowo, tutaj też jest pionowo, w pewnym sensie, prawda? Więc tak, tym obiektywem patrzymy na świat, tak? A tymi dwoma rejestrujemy jednocześnie. Nie wiem, jak tutaj jest rozwiązana kwestia równoległości osi optycznych. Zapewne inżynierowie, którzy projektowali to urządzenie, wiedzą, czy wiedzieli, bo myślę, że to było dawno. No, ale zdjęcia wychodziły fantastyczne, tym bardziej, że to były robione zdjęcia, czy dalej można jakby je wykonywać na dużym formacie, średnim formacie, na filmie 60x60, na klatki są 60x60 mm. Później do oglądania tych zdjęć, najpierw trzeba było zrobić stykówki, tak, odbitki stykowe i później były okulary tego typu, nie papierowe, metalowe, to dosyć topornie wyglądały, ale generalnie zasada jest taka, że okulary służyły do tego, by jedno oko patrzyło tylko na jeden obraz, drugie na drugi obraz i efekt był oczywiście fantastyczny. Rozstaw tych obiektywów mniej więcej odpowiada stawowi oczu ludzkich, czyli nie mamy tutaj hiperstereoskopii. Dobrego Rosjanina. Dobrego Rosjanina, tak. Dobrego Rosjanina. Urządzenie jest, słuchajcie, fantastyczne. Nie boisz się naciskać spustu? Nie boję się naciskać spustu, nie, bo to jest, no, w ogóle bardzo delikatnie chodził. To jest taki, wiesz, to są w ogóle dwie migawki centralne, więc tutaj... Cichutko. To właściwie i nie do zużycia. Trochę szpiegowski sprzęt, bo ona bardzo cichutko robi zdjęcia, wiesz. Znaczy, jeżeli chodzi o wielkość, to tak z tym szpiegostwem. Jeżeli chodzi, ale wiesz, no tam wszystko jest w mega skali, to zawsze było. Wielki wiesz, kraj, jakieś ciemadane, wielki aparat. Poprawione nie, i klik, no, widzenia. No, tak. Dochodzimy do czegoś takiego, że nic nie może być małe. Co? Ja teraz, tak, to teraz pokażę. To ja pokażę jakiś kosmos, jakąś śpiewkę, może tak powiem, przyszłości, albo tudzież, nie wiem, to jest od jakiegoś czasu dostępne. To jest GoPro, tylko w tandemie. Siostry. Do 3D, jak widać, to są zwykłe kamery GoPro, może wy mi pokażę. To są jeszcze starego typu, czyli te jedynki tak zwane. Spięte razem w takim dosyć sztywnym case'ie. Tutaj zapomniałem zabrać kabelek, który służy do synchronizacji tych dwóch kamer. Da radę tym grać. I tylko tyle mogę powiedzieć. Tak da się grać tym 3D. Ale regulowany ma... Nie. Znaczy to jest system typowy, równoległy, czyli bez żadnego sterowania konwergencją i tak dalej. Patrzę na to. Tak, jest wodoodporny. Jest wodoodporny, tak. A czy się nadaje grać pod wodą przy takim fiszaju, czy takim rybim oku, jaki tu jest, to jest 147 stopni, taki kąt prawie. A efekty w ogóle te 3D są dobre? Jakby to powiedzieć, no są. Tyle mogę powiedzieć. To nie że są, to już jest zaleta. Słuchajcie, musimy też powiedzieć, czym tak naprawdę jest to GoPro całe, bo może nie wszyscy kojarzą. GoPro to są kamery tak naprawdę do ekstremalnych sportów, gdzie w takich bardzo twardych obudowach do rzucania ludzie zakładają sobie to na kaski, na różnego rodzaju sprzęt do pływania, no wszędzie tam, gdzie uprawiają sport ekstremalny, a to jest wersja trójwymiarowa do tego samego, tak? Ile tylko trzeba wydać, żeby sobie taką zabawkę kupić? Wiesz co, nie pamiętam w tej chwili. Chyba $100 jednego GoPro, $100 drugie i $100 chyba więcej, ale więcej? Myślę, że nie, szczerze mówiąc nie pamiętam. Ja to kupowałem w Stanach, więc to była zupełnie inna cena, ale ja myślę, że nie wiem, $300 chyba jest kamera GoPro kosztuje, taka z takim całym zestawem tych różnych gadżetów. Mhm. A w tym tandemie to kosztuje powiedzmy 1,8 ceny. Nie wiem, jasne. Chcę mówić, bo nie w Polsce nie wiem, ile kosztują. To teraz ja pokażę najnowszy produkt Sony, tym razem do wideo. To jest kamera TD20. Poprzednią mieliśmy tutaj, pokazywaliśmy zresztą. Jak się nazywała ta poprzednia? TD10.
Była całkiem fajna, tylko większa od tej. Ta jest już właściwie rozmiaru bardzo małego camcordera. Tamta była troszkę taka bardziej pękata. Fajną rzeczą jest wyświetlacz, który pokazuje. Wyświetlacz jest 3D, tego autostereoskopii, tak zwane. Nie da się tego pokazać dobrze, ale jest tam folia lentikularna prawdopodobnie, która pozwala na oglądanie tego obrazu w 3D. Bardzo fajna rzecz. Bez okularów. Bez okularów i po prostu patrzymy się na ekran i widzimy trójwymiarowy. Widzimy 3D. Też kolejna rzecz, autostereoskopia. Tak. To też a tu jest kamera, która nie jest kamerą profesjonalną, mimo że ma bardzo dużo cech kamery profesjonalnej. I to jest Panasonic Z10000. Strasznie dużo ludzi. Świetna rzecz, miałem użyć innego słowa, ale świetna rzecz, bo to jest kamera, która ma regulację konwergencji, czyli już zezuje, nagrywa też w AVC HD. Ja za chwileczkę mamy taki tam materiał o samej edycji. A one nie zezuje chyba, wiesz? Jeżeli to jest tak samo jak 3DA1, czyli ta Wally, ta kamera Panasonica, możesz płynnie ustawiać rozszerzanie, znaczy ty możesz na poziomie kamery robić ten taki postprodukcyjny efekt, czyli rozstawianie i zbliżania. Nie chcę tutaj zaburzać. A to się nie założy się ale... z tobą? Nie, bo moja wiedza nie jest aż tak mocna, żebym wiedział, czy... Wydaje mi się, że po prostu rozstaw jako taki, i tylko tu jest nazwany konwergencją jako taką, czyli rozsuwanie, ale nie dam głowy, ja mówię to na podstawie doświadczenia tej starszej siostry, czyli 3DA1, tego tak zwanego Wally'ego. Wally'ego, bo wygląda jak z filmu Wally, czyli z tego... A puszka na śmieć, tak? Tak, tak. Bardzo fajna rzecz, miałem to w Edynburgu, bardzo fajne zdjęcia i urządzenie warte, powiedzmy, zainteresowania, chociaż prawdopodobnie drogie. Ale na urlop tego nie weźmiesz raczej. Dlaczego? No byłem w Edynburgu na urlopie. Tylko, że połowę plecaka stanowiła ta kamera, nie? Musiałem kupić większy plecak, bo leciałem Ryanairem. I nie kupiłem oczywiście bagażu rejestrowanego, więc było przygodowo. Chyba je nie odpalisz, to, to byś już to na urlopie się chyba lepiej sprawdzi. No może tak. Co to jest, panowie, bo to mnie zastanawia, tego nie chciałem. To jest piramida w tandemie z tymi do oglądania. Ach, to wrócimy do tego za chwilę, bo chciałem wyczerpać te tematy sprzętowe. To już pokazywałem, druga część tego to też będzie potem w prezentacji, ale jest to obiektyw, można kupić takie obiektywy do różnych systemów, ja tutaj akurat mam mikro 4 trzecie. Ta ogniskowa 45 mm moim zdaniem trochę za duża, do Canona, do pełnej klatki byłaby fajna, do tego jest trochę po prostu za długi obiektyw, żeby pamiętaj, fajnie... że nagrywasz wtedy, czy robisz zdjęcie, na jednym obrazie masz dwa obrazy. Dwa obrazy, czyli tak masz jest. Połowę w pewnym sensie rozdzielczości tego, co... A właściwie 1/4 po rozciąganiu i tak dalej, więc to jest na pewno rozwiązanie raczej dla kogoś, kto się chce pobawić, niż osiągnąć jakieś czy bez inwestycji w wielkich pieniędzy. Tak jest, profesjonalne efekty. Ale edukacyjnie to jest fajna rzecz. No dobra, jeżeli zarejestrowaliśmy kwestię rejestracji, to teraz by trzeba przejść do kwestii edycji. Ja nagrałem taką setkę, ty ją sobie za chwilę obejrzysz, bo jej nie widziałeś. I już teraz nawet przed wyświetleniem powiem, że nie do końca miałem rację, że właściwie nie ma konsumenckich aplikacji innych niż Sony Vegas, bo powiedzmy, że po dokupieniu do premierki zestawu pluginów za kilkaset dolarów można to też w Adobe Premiere edytować natywnie. W Final Cutie też inny zestaw, to powiem. No ale to powiesz może po tym, co teraz wyemitujemy. W przypadku rejestracji obrazu 3D problemem jest nie tylko samo zarejestrowanie obrazu, ale również zrobienie z nim czegoś, kiedy już obraz jest zapisany, ponieważ na dzień dzisiejszy bardzo mało narzędzi potrafi sobie poradzić z takim obrazem. Kamery Panasonica czy Sony zapisują obraz wideo w formacie MTS, jest to AVC HD, tylko takie, w którym w jednym pliku wideo, tak jak na przykład ten, który właśnie pokazuję, zapisane są tak naprawdę dwa strumienie, zarówno dla prawego, jak i dla lewego oka. Jeżeli ten plik otworzę sobie po prostu w przeglądarce materiałów wideo, to będziemy widzieć tylko jedno, prawdopodobnie lewe oko. No i to jest jakieś tam wydarzenie, które kiedyś z Szymonem próbowaliśmy zrobić, czyli wysłać w kosmos aparat fotograficzny. Jak widać, on nie za daleko poleciał.
To jest wydarzenie, czy to jest film nagrany w 3D kamerą Sony TD10 i właściwie w momencie, kiedy ta kamera była na rynku, kiedy pojawiła się na rynku, żadne narzędzie sensownie nie potrafiło tego obrazu obrobić. Co zrobić w ogóle z takimi, bo to są dwa filmy zapisane do jednego pliku. Co można zrobić? Można spróbować wydobyć oba strumienie na zewnątrz i potem z nimi jakoś powalczyć. Ja kupiłem za, nie wiem, tam 20 chyba dolarów taki program, który nazywa się MVC AVI Converter. I program ten pozwala wydobyć z dowolnego pliku MTS oba kanały, i prawy, i lewy. I on, ten program po konwersji zapisuje nam oko prawe i lewe w osobnych plikach. Zaraz poszukamy tych plików, bo gdzieś tutaj będzie. O, to jest moja kamera. I proszę bardzo, tutaj mamy kanał lewy, tu mamy kanał prawy. Kiedy mamy już wydobyte oba streamy i mamy z obu streamów zrobione osobne pliki, to możemy spróbować obrabiać obraz w programach, które na to obrabianie 3D nie pozwalają, czyli na przykład Adobe Premiere. Ja tutaj na Windowsach mam Adobe Premiere CS5. Niestety CS6 też nie obrabia materiałów wideo 3D w sposób natywny, ale chcę pokazać jakby rozwiązanie tego triku. Popatrzcie, ja wrzuciłem tutaj dwa materiały, prawe i lewe oko. Każde oko zostało zeskalowane. Jedno na prawą stronę i drugie na lewą. Akurat to jest klasyczny układ do eksportu materiałów 3D, czyli mamy jedno oko po lewej stronie, drugie po drugiej stronie. Materiał jest ściągnięty o połowę. Telewizor, albo na przykład, jeżeli nie telewizor, to odtwarzaczka multimedialna, taka jak na YouTubie, potrafią sobie z tym tematem poradzić. W ten sposób dostarcza się na dzisiaj standardowo obraz 3D. Tylko najbardziej wypasione płyty Blu-ray i oprogramowanie do tworzenia tych Blu-rayów pozwala na zachowanie więcej niż połowy linii albo połowy wierszy, jeżeli chodzi o rozdzielczość pliku, tak? Czyli zawsze realizując materiał wideo w 3D, stracimy niestety na jakości, na ostrości obrazu. I teraz możemy taki materiał wideo odtworzyć na przykład w jednej z nielicznych odtwarzarek, które obsługują formaty 3D, czyli na YouTubie. Patrzcie, to jeden z naszych materiałów zrobiony w 3D, który znajduje się na YouTubie. I w tej chwili widać materiał tak, jak został na YouTube'a włożony, czyli właśnie jako para lewe-prawe oko. Wasz telewizor po zeskalowaniu tego materiału na cały ekran powinien sobie poradzić z pokazaniem tej treści w 3D. Ale jeżeli na przykład macie okulary anaglifowe, czerwono-niebieskie, czy zielono-czerwone, czy niebiesko-żółte, to możecie w prosty sposób przełączyć odtwarzarkę YouTube'a tak, żeby pokazywała obraz w inny sposób, żeby tworzyła stereoskopowy obraz zgodnie z takim ustawieniem, na jaki pozwala wasze urządzenie, bądź też okulary, które macie, bądź technologia, której używacie, na przykład w telewizorze 3D. Zobaczcie, że mogę również wyłączyć tutaj tryb 3D i wtedy widzę tylko lewe oko z tego materiału i oglądam go tak jak normalny materiał płaski 2D. No ale to są przygody, które tak naprawdę są bardzo skomplikowane. A zupełnie inna klasa, czy wygoda pracy na dzisiaj, to jest tylko jedna aplikacja. Niestety Adobe w pakiecie CS6 nie umieściło funkcji do obsługi formatów 3D. Nie wiem dlaczego, może Adobe nie wierzy w to, że 3D się przyjmie. Natomiast w przypadku firmy Sony, ich produkt Vegas Pro 11 pozwala na zupełnie spokojną pracę w formacie 3D. Teraz podgląd tutaj jest w 3D sąsiadująco, natomiast możemy podgląd zwykłego materiału, właśnie takiego dwustrumieniowego, wyrenderować sobie w dowolny sposób, tak? Czyli to może być tak, jak sobie ustawiłem w projekcie,
a mogę sobie na przykład wybrać side by side góra-dół, czyli teraz na górze i na dole jest półobraz z prawy i półobraz lewy. Mogę również sobie wybrać jakieś inne anaglificzne prezentacje, czyli na przykład, że chcę oglądać sobie w okularach czerwono-cyjanowych. Tak, teraz Szymon jest w dwóch kolorach. Oczywiście odtwarzanie tutaj odbywa się bez problemu. Akurat w przypadku anaglifu to oczywiście będziemy mieli pełną szerokość, pełen format obrazu. I oczywiście w przypadku Vegas Pro eksport tego materiału, nad którym pracujemy, odbywa się również bez żadnych problemów do dowolnego z formatów 3D. Tak jak zmieniałem podgląd obrazu tylko na preview, tak samo mogę sobie przestawić sposób eksportowania obrazu na przykład dla YouTube'a. Dla YouTube'a eksportujemy obraz prawo-lewo, to jest podstawowa funkcjonalność, jeżeli chodzi o przyjmowanie materiału 3D przez YouTube'a, ale może są jakieś serwisy, w których potrzeba to zrobić inaczej, bądź nasz telewizor będzie w stanie zrozumieć na przykład obraz 3D z przeplotem. Także ten program to jest na dzisiaj jedyne narzędzie, które pozwoli nam na bezproblemową, szybką edycję materiałów 3D nagrywanych przez kamery Sony, przez kamery Panasonica i przez te kamery, które się pojawią. Na dzień dzisiejszy to tylko Sony i Panasonic oferują sensowne rozwiązania 3D w klasie konsumenckiej i w klasie prosumenckiej i obie kamery dzisiaj będziemy oglądać. Albo już oglądaliśmy, bo nie wiem, kiedy zostanie ten materiał wyemitowany. Także to jest właściwie cała filozofia związana z edycją 3D ruchomego. Jest jeszcze jedna opcja. Ja kiedyś dawno temu, jak fotografowałem za pomocą dwóch aparatów Olympusa ułożonych na szynie, to składałem te zdjęcia w Adobe After Effects. Adobe After Effects ma bardzo fajny filtr. Filtr się nazywa 3D Glasses i wrzucamy sobie bądź materiał fotograficzny, bądź materiał filmowy, prawe i lewe oko, a następnie po wybraniu tego filtra tutaj możemy wybrać sobie strumień, który jest lewym i który jest prawym okiem oraz sposób, w jaki będzie prezentowany obraz, czyli znowuż w jaki sposób zostanie wyeksportowany. Czy stereo para, czyli prawe i lewe oko, czy przeplot, górne i dolne połówki ramki, czy na przykład czerwono-zielony, czy czerwono-niebieski obraz, czy on ma być jeszcze sprowadzony do koloru, co nie jest już w ogóle prostą sprawą. I ten sposób eksportu nadaje się również do zdjęć, czyli zdjęcia możemy sobie w ten sposób przygotować. After Effects daje sobie z tym całkiem fajnie radę. Natomiast niestety nie możemy tutaj wciągnąć znowuż multistreamu, czyli takiego pliku pochodzącego bezpośrednio z kamery Sony czy kamery Panasonica i nie da się tego tu obrobić. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego roku czy dwóch pojawi się więcej aplikacji, może Adobe nadrobi zaległości, które ma w obszarze 3D. No a na dzisiaj pozostaje nam tak naprawdę Sony Vegas Pro 11, które naprawdę dobrze działa i odkąd go używamy, edycja materiałów 3D stała się o wiele prostsza. Zobaczymy, co na ten temat powie Artur. Popatrzyłem przez moment na telewizor, który mamy w studiu i popatrzyłem na Radka i mówię, tu siedzi nieruchomo, a tam rusza głową. A Radek tutaj nieruchomo siedzi, bo przeczytał, że to całe 3D to fajny bajer dla gadżeciarzy, a pożytek żaden. Jak zarobić, gdy na rynku marazm? Właśnie, bo ja pisząc taką krótki wstęp do naszego programu, zadałem takie pytanie, czy to jest tylko i wyłącznie bajer wymyślony przez marketingowców, żeby sprzedać jakiś nowy sprzęt, tak? Czyli aparaty, kamery i telewizory. Czy rzeczywiście jest to potrzebne dla fotografów i filmowców, a co za tym idzie też dla nas, którzy to oglądają? No, myślę, Norbert, że zadałem to samo pytanie Samsungu, jak byłem. Norbert, dlaczego do mnie mówisz Norbert? No tak w międzyczasie się nam skład zmienił w studio. Witamy Szymon ponownie. Witam ponownie, tak. Mam pytanie do kamer. Pan Radek stwierdził, że tylko Sony i Panasonic ma sensowne kamery, a JVC TD1.
Nie miałem okazji zapoznać się z kamerą JVC TD1, nadrobię to. Ja widziałem tą kamerę w ubiegłym roku na IFie, wydaje mi się, w Berlinie. W ubiegłym czy w tym roku? No w 2011. Aha. No IFa to... we wrześniu była. Mhm. No dosyć sensownie to wyglądało, rzeczywiście zapomniałem o niej też. Ja w sumie też, ale wydawało mi się, że mieliśmy wszystko do 3D, co jest na rynku. Przepraszam, mój błąd, ale sprawdzę. Jak to jest kamera z 2011 roku, to prawdopodobnie albo połówkowo, albo jakoś tak będą tam jakieś jeszcze niedoróbki, bo myślę, że nawet dzisiejsze kamery to jest jeszcze no, gdzieś tam początek drogi. Co ty o tym myślisz, Artur? Bo ty to miałeś do czynienia do tego, z tymi... czy się da, nam było pytanie, zarobić, czy nie da się zarobić. To zależy, tak? Znaczy, jest takie powiedzenie tu nawet w mojej takiej książce, którą też chciałem wszystkim polecić, to mojej, to nie moja książka, tylko polecam, bo ją sobie kupiłem. Filmowanie w 3D. Jest tutaj takim w pierwszym rozdziale napisane, że 3D to oznacza 3 razy dolar, czyli, czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś robi film, to zakłada, że jeżeli go zrobi w 2D, no to zarobi sobie X, zrobi 3 dolary. I trochę tak jest w Stanach. Jest, znaczy, to myślenie ma to jak obusieczny miecz, to znaczy robi się wszystko w 3D, nawet jeżeli to się nie nadaje do 3D. Często się firmy, które były zrobione w 2D, przerabia na 3D i to jest największy gwałt na tej technologii, na tym rodzaju rozrywki. No, Gwiezdne Wojny w 3D pokazały się. Są różne metody. Ja też jakby tą konwersją się z 2D do 3D w jakimś tam czasie zajmowałem i powiem szczerze, że to nigdy dobrze nie będzie wyglądało. Konwersja sama w sobie też nie może być automatyczna. Też jest coś takiego, że telewizje próbują wciskać w swoje tam pipeline'y takie konwertery automatycznego 3D. Nie ma czegoś takiego. Nie istnieje. Dobra konwersja. To, że się zrobi 3D, to nie znaczy, że to jest coś, co byśmy chcieli oglądać. To zwykłe konwertery 3D robią efekt studni w obrazie i przy pomocy jakichś algorytmów więcej rzeczy, które są powiedzmy luminacyjnie silniejsze, trochę wypychają do przodu, to są tego typu te coś, tanie co jest triki, ostre, bezsensowne. Na miękkim tak. Też jest bliżej, tak? I tak dalej. Za chwilę będziemy rozmawiali o prezentacji i ja już wrzucę tutaj pewien kamyczek. Niektóre firmy robią jakby telewizory, czy robiły. Telewizory 3D Redy, tak? Tak, czyli możliwość tego, żeby sobie włączyć ten tryb przy zwykłym filmie. Co by było, gdyby, tak. I oglądać go na 3D, ale to był strasznie nieudany pomysł, jeśli chodzi o odbiór. To jest jedna rzecz. A propos, czy się to przyjmie, czy się nie przyjęło. Ja jestem pozytywnie nastawiony do tego. Znaczy, krótko mówiąc, bardzo bym chciał, żeby trójwymiarowa stereoskopia jako taka przyjęła się, czy w Polsce, czy na świecie, ale muszą zniknąć podstawowe problemy związane z tym, takie jak na przykład anaglif, w ten sposób pokazywanie jakichkolwiek filmów, czyli przy pomocy, jak to mówią, blue, red, bad. Tak się nie powinno oglądać filmów, bo zróbcie sobie nawet w fotografii zdjęcie i spróbujcie je oglądać przez jakikolwiek filtr i mówić, że to będzie fajnie wyglądało. Załóżcie sobie jedne wielkie czerwone okulary w zdjęciu 2D i powiedzcie, że no tak, jak ja sobie przymknę oczy na kolor, to w sumie fajnie, że to fajne jest zdjęcie. Tak? I sam fakt. Anaglifowe, czyli taki kolor red cyjan, czy tam czerwony i cyjan okular, to jest jeden problem. Drugi to jest autokonwersja 3D. To jest kolejna rzecz, która niszczy ten rynek i niszczy... Ludzie oglądają coś takiego i później generalizują. Całe 3D jest do 3D. Nie powinno się autokonwertować, nie powinno się opoglądać w anaglifie. I widziałem kilka rzeczy zrobionych profesjonalnie w 3D, które dają radę. Jest w Polsce na przykład taki ośrodek, nazywa się Film Spring Open, prowadzony przez Sławomira Jedziaka. To jest taka szkoła. No, trudno się wyświetlamy co chwilę link do tego. No właśnie. To jest miejsce, gdzie się w Polsce uczy naprawdę na poziomie. Valvernia Studio to jest takie studio pod Krakowem, są te warsztaty. Ja nie byłem uczestnikiem tego, ale wiem, na jakim to jest poziomie robione. Uczą ludzi, jak robić dobrze 3D, jak je dobrze wypuszczać i to jest kolejny problem. Nie ma nadawcy w Polsce, który nadawałby te 3D zgodnie z tak, żeby to dobrze wyglądało, krótko mówiąc, na razie. Ale czekamy na coś takiego. Słyszałem, że są te pomysły, żeby w Polsce powstała telewizja, która będzie cała w 3D. No, pomysły pomysłami.
Ja powiem tylko tyle, że wypożyczalnie filmów 3D gdzieś tam na zachodzie to jest rzecz, która się w tej chwili pojawiła, jest to nowość, ludzie, jest zainteresowanie, ludzie mają w domu telewizory 3D i kupują i te filmy i oglądają, dlatego ja namawiam, żeby poczekać trochę z tematem i na pewno da się na tym zarobić, jak było tam pytanie, tylko może jeszcze nie teraz, bo Polska, jak wiemy, zawsze jest troszeczkę... Do tyłu. To ja mam pytanie, które troszeczkę będzie a propos tych filmów. Widzę, dobre jest. Michael pyta, czy mogę prosić o podanie chociaż 3 filmów 3D, które mają dobry scenariusz? Bitwa warszawska. Znaczy, mówisz o Awatarze też? To prawda, pod film 3D robi się też specjalnie ujęcia. Więc jeżeli ktoś robi specjalnie ujęcia, żeby pokazać 3D, to jest pytanie, czy w ogóle jest sens, zrozumcie, o co chodzi. No, jeżeli jest film, w który na przykład, nie wiem, ktoś zabija psa, tak? I wy to chcecie teraz pokazywać w 3D, a chcecie w tej warstwie emocjonalnej pokazać, że to jest jakieś, nie wiem, ważne czy nie, to zaczyna się jakiś dysonans, bo najpierw się skupiacie na efekcie, a pokazujecie głupotę, znaczy głupotę, jakąś rzecz, która jest emocjonalna. No, nie do wszystkiego jest 3D. 3D jest do filmów akcji, do rozrywki takiej dosyć, nie wiem, powszechnej. Bardzo duże pieniądze zrobił pierwszy pornograficzny film 3D gdzieś tam w Azji. W Hongkongu, tak. Ale to też jest rozrywka taka. Tak, rozrywka, nie, nie. Ja, dobrze, nie wiem, czy on nie pobił Awatara. Wracając, bo jak z Zatkiem przygotowaliśmy ten materiał o Sony Vegas, to zastanawialiśmy się nad tym, że to jest chyba jedyne takie komercyjne rozwiązanie na dzisiaj, tanie, w miarę tanie. Tanie, tak. Ty, Artur, mówiłeś, że znasz jeszcze kilka innych dostępnych. To znaczy, jeżeli chodzi o montaż, tak, bo to tak, pytanie. No, tak. Ja mam, z tego co pamiętam, ja nie pracuję w Fenekacie, pracuję jeszcze, na, że tak powiem, pecetowo. Na pececie do premierki można kupić coś, co się nazywa, to są narzędzia, które się nazywają Cineform. Cineform jako firmę kupiła firma GoPro, między innymi do tego, poprzez kupienie do tego tandemu, do tych aparatów, żeby mieć darmowy software, wykupili od nich jakąś tam cząstkę, później się okazało, że to można kupić całą firmę, więc GoPro kupiło całą firmę, która produkowała takie oprogramowanie, które służy do robienia, do montowania w 3D. I teraz tam są chyba 3 wysokości ceny, nie wiem, tam kilkadziesiąt dolarów, to jest taki podstawowy pakiet, który służy do obróbki jakichś takich rzeczy na poziomie kamera GoPro, na poziomie takim, że mamy powiedzmy format HD i gramy aparatami, typu powiedzmy Canon czy coś w tym stylu, to jest tak około cena 300 dolców i to jest pakiet, który nam pozwala na montaż 3D, korekcję 3D w sensie konwergencji, tego typu rzeczy, recolor, grading i wszystko, co jest związane z postprodukcją. I wersja za 900 dolców tego samego, to jest producenta, to jest taka wersja, która pozwala też bawić się z tym tak zwanym zozowaniem, tak, że ona ta korekcja jest powiększona o te wszystkie narzędzia związane z geometrią. Z geometrią. Jeżeli kogoś stać na kupienie sobie beam splittera na przykład, to narzędzie typu Cineform za 900 parę dolarów nie jest dla niego kłopotem. No, ale popatrzmy, powiedzmy, na amatora, który kupił sobie taką kamerę i chciałby jakoś fajnie edytować. To wydaje mi się, że ten system, który tam jest do 300 dolców, jest zupełnie wystarczający, chociażby dlatego, że on jest up to HD, tak? Czyli musisz dzielić multi stream na poszczególne streamy, tak jak ja pokazywałem w tym materiale. To, że ty je dzielisz, wynika z tego, że taki format zapisu preferuje w bodajże Sony. No akurat i Panasonic i Sony, tak? I jedna i druga firma robi dokładnie to samo. MTS to jest kontener. Tak jest. To, że się z kontenera da wyjąć lub nie, to już jest kwestia, co dana firma zrobiła ze swoim kontenerem, w sensie Sony czy... Ja się spotkałem tylko z Sonym i w Sonym ciężko było wyjąć, trzeba był ten konwerter, który pokazywałeś w materiale, używać. Z Panasonica nie mam wiedzy w tej chwili, jak się wyciąga, nie wiem, jak też JVC. Tak samo. Co do Final Cut'a i wszystkich makowych rozwiązań, jest pakiet, który się nazywa Dashwood 3D. On jest ekwiwalent mniej więcej w tych samych kosztach, co ten Cineform, mniej więcej, bo nie pamiętam, bo nie interesowałem się. I dokładnie to samo robię, czyli mamy... co jest trudne w montażu? Że masz dwie listwy na przykład, i gdybyś to robił ręcznie, i musisz teraz ciąć w tym samym momencie, synchronizować te materiały. Tutaj jest tak, że w tych programach robisz tak jakby taki przebieg, gdzie te synchronizacje, konwergencje robisz sobie w oddzielnej aplikacji,
a na listwie montażowej w programie tam Adobe, w Premierce czy powiedzmy w Final Cutcie masz już jedną listwę, tak jak w standardowym montażu, nie przejmujesz się takimi rzeczami jak synchronizacja lewego i prawego oka, że widzisz lewym czy prawym okiem, tam to wszystko jest załatwione. Bardzo fajnie to działa, no polecam. Nie jest to trudne. Dobrze, ja myślę, że możemy teraz przejść do odtwarzania, bo już powiedzieliśmy o tym, jak zarejestrować, powiedzieliśmy o tym, jak wyedytować. To teraz może o tym, jak pokazać ten materiał. Zaczynamy od pana Sonika. Dzisiaj rozmawiamy o technologii 3D. No i jedna z firm, która ma pełne portfolio produktów, od możliwości zarejestrowania do możliwości pokazania obrazów i ruchomych, i nieruchomych 3D, czyli Panasonic. Ze mną Tomasz Wszołek z Panasonic Polska. No właśnie, Tomku, jakie macie produkty, jeśli chodzi o możliwość zarejestrowania obrazu, czyli i kamery, i aparaty, jak to u Was wygląda? Mamy to, co jest ważne, pełną ofertę i to, co nas też wyróżnia, myślę, można śmiało powiedzieć, od konkurencji. To znaczy mamy, tak jak zacząłeś, mamy i kamery. To jest ważne, że mamy kamery oprócz profesjonalnych, kamer, które kręcą materiał w 3D, mamy również kamery, jak to nazywamy, półprofesjonalne, ale też i całkiem amatorskie, które dzięki nakładkom 3D, czyli konwerterom, mogą również kręcić i kręcą materiał w 3D w bardzo dobrej, wysokiej jakości Full HD. Tak, czyli jedne i drugie, czyli profesjonalne i amatorskie. Mamy również nakładki, obiektywy, można powiedzieć już śmiało, 3D dla aparatów kompaktowych, dla aparatów mikro 4/3. To jest jeszcze ciekawsza sprawa, gdyż tu możemy oglądać bardzo wysokiej jakości zdjęcia 3D na ekranie telewizora właśnie dzięki takim obiektywom i naszym aparatom z serii G. Czyli powiedzmy tak, w mikro 4/3 mamy obiektyw, który zakładamy do aparatu. W kamerze amatorskiej, dedykowanej do takiego domowego użytku, mamy dodatkowy konwerter, który nakręcamy na obiektyw. Tak, zgadza się, dokładnie tak jak mówisz, i istnieją również kamery profesjonalne, o których też krótko chciałem powiedzieć, które mają już jak gdyby zamontowany obiektyw 3D na korpusie i tutaj kręcimy po prostu, takie jest założenie, żeby taka kamera kręciła jak gdyby cały czas materiał 3D. Cóż jeszcze chciałbym dodać? Mamy odtwarzacze Blu-ray, oczywiście to jest bardzo ważne, bo materiał oczywiście możemy bezpośrednio z kamery odtwarzać, ale możemy również z karty odtwarzać materiał poprzez telewizor, bezpośrednio z telewizora, czy z urządzeń typu odtwarzacz Blu-ray. Jeżeli chodzi o telewizory i technologię, która jest w ten sposób właśnie nagrywana i odtwarzana potem na telewizorze, to jest tak zwana technologia aktywna. Tak, która ma zdecydowaną przewagę nad tak zwaną technologią właśnie odmienną, pasywną, ma przewagę tego rodzaju, że to jest materiał w pełni wysokiej rozdzielczości, czyli tak zwany Full HD. Powiedzmy, jak to działa taka technologia aktywna? Telewizory, które pracują właśnie w takiej technologii, są wyposażone, powinny być, współpracować z tak zwanymi aktywnymi okularami, które mają migawki LCD. Dostając sygnał od telewizora poprzez fale radiowe, w odpowiedniej kolejności na przemian takie migawki w tych okularach otwierają się lub zamykają, wpuszczając właśnie nam obraz naprzemiennie. Dzięki temu uzyskujemy efekt przestrzenny. Ważne jest to, tak jak mówię, że efektem końcowym jest to, że ten materiał jest w pełni wysokiej rozdzielczości, czyli najwyższy, jaki można obecnie otrzymać na rynku. Jeśli chodzi o wasze telewizory, to i w plazmach, i w LCD, tak, jest możliwość odtwarzania obrazu 3D. Tak jest, potwierdzam. W obydwu tych technologiach używamy właśnie takich okularów i tej technologii, czyli tak zwanej aktywnej. Czyli takie okulary są jakoś specjalnie zasilane, no bo one muszą pracować też same. Są zasilane, to prawda, ale jest to wykonane obecnie w najnowszych modelach w bardzo dobry, zaawansowany sposób, czyli wystarczy tak naprawdę na kilka minut podłączyć okulary, żeby na kilka godzin były one już naładowane, czyli na przykład tuż przed obejrzeniem filmu wystarczy na dosłownie kilka minut podłączyć takie okulary do ładowania i potem możemy sobie cieszyć się rozrywką w domu przez wiele godzin. Dobrze, wspomniałeś o Blu-rayach. Czy rozumiem, że nie tylko ten materiał, który my nagramy sobie aparatem, kamerą, ale też dostępne filmy na rynku po prostu wkładamy do Blu-raya i...
Oczywiście, tak. Dodatkowo nasze odtwarzacze Blu-ray zawsze są jak gdyby takim testerem, sprawdzianem nowych możliwości, jeżeli chodzi o 3D, i one jako pierwsze na przykład miały tak zwaną kontrolę głębi 3D w jedną i w drugą stronę, to znaczy głębie w sensie głębia wewnątrz, tak, i wychodzenie tego materiału na zewnątrz. To można było po prostu kontrolować, czyli krótko mówiąc ustawiać sobie w zależności od potrzeb. Jak na przykład nie chcemy wystraszyć dziecka, czy babci, czy teściowej, jak ja to mówię, to możemy sobie ten materiał troszkę wygładzić, tak żeby ten efekt nie wychodził za bardzo na zewnątrz telewizora. To też jest bardzo ciekawa funkcja i przydatna. Dobrze, to jeszcze zapytam o ceny, bo w telewizorach od jakich cen mniej więcej się to zaczyna, od jakich pieniędzy? Telewizory plazmowe obecnie są nieco tańsze, więc już można od około 2,5-3 tysięcy złotych kupić bardzo dobrej jakości telewizor, w związku z tym też już z obecnym na pokładzie, jak to mówimy, systemem 3D. Oczywiście systemy są tak jak odtwarzacze Blu-ray i kamery i kina, wszystkie bardzo zróżnicowane, czyli mamy od właśnie cen, tak jak powiedziałem, w przypadku telewizorów nieco niższych, możemy oczywiście iść w górę i szukać rozwiązań tych najbardziej zaawansowanych z innymi funkcjami na pokładzie, tak, czyli z przeglądarkami stron internetowych, tak, z dostępem do internetu właśnie, z bardzo szeroką multimedialnością. Także dla każdego coś miłego, jak zawsze u nas. Czy w telewizorach, kupując telewizor 3D, od razu dostajemy w pudełku jakieś okulary? W najwyższych modelach, w najwyższej serii tak. I do tego dwie pary, tak, gratis. Natomiast w pozostałych modelach, w niższych seriach te okulary należy dokupić, ale to też należy dodać, że one systematycznie tanieją, tak, gdyż stają się coraz bardziej popularne. I co ważne, na koniec dodać można, że obecnie system został zunifikowany, czyli trzech największych producentów produkujących właśnie systemy 3D pracuje na tych samych... na tych samych częstotliwościach i używa tych samych systemów, wobec tego można te okulary stosować zamiennie, a dzięki temu, że to jest zunifikowane, tym samym będą na pewno tańsze. Czyli jeżeli ktoś ma dwa telewizory dwóch różnych firm i okulary jednej, to będzie na obu telewizorach mógł to oglądać. Tak, i to też jest zaleta. Dobrze, dziękuję bardzo. Fotograficzny program Bez Nazwy trafił dzisiaj do Samsung Gallery. Ze mną Grzegorz Stanisz, największy specjalista od RTV w firmie Samsung w Polsce. Chciałem porozmawiać troszeczkę o różnych rzeczach związanych z 3D, bo oprócz tego, że musimy najpierw oczywiście obraz 3D w jakiś sposób zarejestrować, to potem go trzeba pokazać. I Samsung jest jednym z producentów najfajniejszych urządzeń 3D, do oglądania tego 3D, między innymi tej plazmy, która stoi za nami, tak jest? Tak, potwierdzam. Do oglądania telewizji 3D potrzebne są okulary. Mogą być albo aktywne, albo pasywne. Która z tych technologii jest lepsza i której wy używacie? Samsung korzysta tylko i wyłącznie z aktywnej technologii 3D, co de facto sprowadza się do tego, że okulary są w aktywny sposób skoordynowane z ekranem, z obrazem wyświetlanym na ekranie telewizora, czyli na przemian dla lewego oka i dla prawego oka telewizor w bardzo szybkim tempie wyświetla odpowiednie klatki na pełnym obrazie telewizora. No, słabszą stroną jest to, że okulary wymagają ładowania, że szkiełka to są de facto panele LCD, które na przemian się włączają i wyłączają. No i okulary są odrobinę cięższe niż w przypadku technologii pasywnej. Czyli w pewnym sensie, upraszczając, jak mi się uda, wbicie na głowę, raz jedno oko jest zasłonięte, raz drugie jest zasłonięte i tak 50 razy na sekundę? Dokładnie tak, w ten sposób na przemian. Troszkę mruga i to jest jakaś tam niedoskonałość, że jest to mruganie, natomiast jest większa rozdzielczość obrazu, tak? Tak, jednocześnie dla jednego oka telewizor wyświetla pełną klatkę, tak? Czyli nie ma wyświetlania co druga linia obrazu dla lewego oka i co linie parzyste dla lewego oka, linie nieparzyste dla prawego oka, tak jak to ma miejsce w przypadku technologii pasywnej. No, z kolei technologia pasywna ma tańsze okulary, gdyż jest to tylko i wyłącznie filtr polaryzacyjny, no i kawałek plastiku, w którym ten filtr jest umieszczony. W związku z tym okulary są lżejsze i tańsze. No, słabszą stroną technologii pasywnej jest to, że na ekranie telewizora umieszczony jest właśnie filtr polaryzacyjny.
polaryzacyjny, który linie parzyste polaryzuje do lewego oka, a linie nieparzyste polaryzuje do prawego oka. W związku z tym efekt 3D jest w momencie, kiedy oglądamy dynamiczne sceny, poprawny, ale z kolei efekt 2D w momencie, kiedy mamy dodatkowy filtr, dodatkową powierzchnię przyklejoną na ekranie telewizora, jest odrobinę słabszy niż w przypadku telewizora, który takiego filtru nie posiada. Ale finalny wybór zależy od naszych własnych gustów. My promujemy technologię aktywną, też rozumiemy firmy, które promują technologię pasywną. No, jak mamy, nie wiem, pięcioro dzieci plus jeszcze babcię i dziadka, to pewno technologia pasywna wyjdzie taniej. Ile kosztują takie okulary? Samsung do każdego telewizora 3D w 40 cali lub większego dokłada w zestawie fabrycznym dwie pary okularów. Na rynku można aktywne okulary Samsunga kupić od 250 zł. To są takie proste okulary zasilane bateryjnie. Jeżeli ktoś ma potrzebę do kupienia okularów, które są zasilane akumulatorowo, to jest wydatek około 500-600 zł. A czy mając na przykład okulary Panasonica, czy jak, może jakiejś innej firmy, czy mogę ich używać z telewizorem Samsunga? Jeżeli są to okulary, asortyment produktowy wyprodukowany i wprowadzony na rynek już w 2012 roku, nie w poprzednich latach, to tak, to jest to możliwe. Firmy stosujące aktywną technologię 3D podpisały z producentem właśnie technologii, czy z licencjonodawcą aktywnej technologii 3D porozumienie, w ramach którego sposób, w jaki telewizory Samsunga komunikują się z okularami, jest ustandaryzowany do tego samego poziomu jak telewizory Sharpa czy telewizory Panasonica. W związku z tym od tego roku wszystkie telewizory 3D z aktywną technologią, wszystkie okulary 3D z aktywną technologią współpracują ze sobą. Super, to ciekawa informacja. No tak, ale jakby ten zysk związany z technologią aktywną będzie pewnie najbardziej obserwowalny w przypadku filmów produkowanych przez Hollywood, czy tych, które docierają do nas na nośnikach Blu-ray, bo tam uzyskujemy pełną rozdzielczość. Natomiast w przypadku produkowania własnych materiałów i tak zazwyczaj będziemy mieli do czynienia z jakimś sposobem przedstawienia na jednym ekranie dwóch klatek dla prawego i lewego oka. Czy ten telewizor rozpoznaje wszystkie rodzaje, powiedzmy, kodowania obrazu 3D w obrazie 2D? Zdecydowanie tak. Oczywiście najbardziej dojrzałą i najbardziej najbardziej promowaną technologią jest 3D na Blu-rayu w standardzie frame packing, czyli gdzie w jednej klatce mamy de facto, gdzie w jednej klatce zapisanej na nośniku mamy de facto nagrane dwie klatki, jedną dla lewego oka, drugą dla prawego oka i obie właśnie w rozdzielczości 1920x1080, czyli Full HD dla lewego oka i Full HD dla prawego oka. Wymaga to większego przesyłu danych, stąd też wymóg HDMI 1.4 czy 1.3 po high speedzie. Ale to wtedy rozmawiamy o rozdzielczości Full HD w praktycznie przy niewielkiej albo przy wyłączonej kompresji obrazu. Wszystkie telewizory 3D Samsunga mają jednak wsparcie praktycznie każdego popularnego formatu nagrywania w 3D, począwszy od side-by-side, ale wyprawy, czy side-by-side, góra-dół, poprzez wszelkiego rodzaju wywodzące się z komputerowych standardów mozaikowe rozwiązania 3D. Więc procesor jest na tyle wydajny, że jest w stanie rozpoznać każdy sygnał wejściowy i przetworzyć go w ten sposób, żeby telewizor go odpowiednio wyświetlił w formacie 3D. Telewizor innego producenta, którego ja używam, często nie rozpoznaje obrazu i wymaga wskazania, czy to jest podział klatek side by side poziomo, czy side by side pionowo. Jak sobie radzi z tym to urządzenie? To urządzenie radzi sobie intuicyjnie. Wszelkiego rodzaju popularne formaty 3D, które nawet ze sticka USB podajemy do telewizora, telewizor powinien rozpoznać poprzez wstępną analizę obrazu. Oczywiście nie dajemy 100% gwarancji, ale w 99% przypadków nie trzeba niczego modyfikować. Jeżeli jednak dojdzie do takiej sytuacji, wchodzimy do ustawień i modyfikujemy, czy jest to side-by-side prawy-lewy, czy side-by-side góra-dół i wtedy telewizor odpowiednio zmienia sposób analizowania i wyświetlania obrazu. I teraz, czy macie również wśród oferty tej cyfrowej, tej, którą można pobierać z sieci, bo dzisiaj telewizory właściwie to z powietrza czy też z kabla biorą połowę informacji. Można oglądać bardzo dużo treści w internecie. Macie jakieś treści 3D?
Tak, Samsung widzi to, że jest bardzo dużo urządzeń, telewizorów, które potrafią wyświetlić obraz 3D, ale jednak poza kilkoma premierami kinowymi tej treści 3D jest relatywnie niewiele. To dopiero zacznie się pojawiać, zakładamy, w przyszłym roku, może za 2 lata. Stąd też rozwiązanie na poziomie aplikacji. W każdym telewizorze 3D Samsunga, który można podłączyć do internetu, jest fabrycznie zainstalowana aplikacja, którą nazywamy Explore 3D, czyli korzystaj, odtwarzaj, odkrywaj 3D, gdzie mamy w chwili obecnej ponad 50 godzin różnego rodzaju treści, począwszy od koncertów, poprzez filmy produkowane przy współpracy z Red Bullem, czyli bardzo dynamiczne sportowe sceny, kilka filmów dla dzieci, kilka koncertów takich gwiazd jak Britney Spears czy Black Eyed Peas, trailery do gier, więc jest co oglądać. Jeżeli ktoś ma ochotę zapoznać się z tą technologią 3D, może nie chce spędzać 14 godzin w tygodniu oglądając filmy zakupione na Blu-rayu w 3D, ale chce jednak posmakować, to tutaj nie ma najmniejszego problemu, ta treść jest dostępna z samego internetu. A zadam jeszcze takie filozoficzne pytanie, czy w ogóle to 3D przetrwa na rynku, przyjmie się, czy będzie nowinką, nie wiem, 3 czy 4-letnią? Jak wy oceniacie to z punktu widzenia tego, kto sprzedaje te urządzenia do odtwarzania 3D? 3D jest takim elementem specyfikacji telewizora, który świadczy o tym, że telewizor jest ze średniej lub z wyższej półki. Więc trochę jest tak, że my jako konsumenci, jako osoby w sklepach, nie wybieramy telewizorów dlatego, że on ma 3D tylko i wyłącznie, ale jeżeli nie chcemy telewizora bazowego, a poszukujemy wyższej jakości obrazu, większej dynamiki scen, lepszego panelu, wtedy kierujemy swój wybór właśnie w stronę telewizorów, które mają możliwość wyświetlania obrazu 3D. Wtedy jest mocniejszy procesor, lepszy panel, też lepsza jakość obrazu wyświetlanego. Czy 3D samo w sobie przetrwa? Na pewno, patrząc na produkcje hollywoodzkie, 3D jest bardzo mocnym trendem, jeżeli chodzi o produkcję. Patrząc na gry i cały właśnie element związany z gamingiem, który przenosi się na coraz większe ekrany, coraz więcej gier wychodzi właśnie także w wersji na 3D, coraz więcej aktualizacji oprogramowania do popularnych konsol, to na pewno gaming jest bardzo dużym obszarem, w którym 3D ma bardzo mocną szansę przetrwania. No, zobaczymy za 5-6 lat, czy bardziej będziemy zainteresowani korzystaniem z treści z internetu w standardowym formacie 2D, czy jednak to 3D nas przekona do tego, żeby spędzać dużo czasu i oglądać wiadomości chociażby w formacie 3D. Dziękuję bardzo za rozmowę. Na pewno was jeszcze odwiedzimy, bo miejsce fajne i dużo fajnych rzeczy tutaj można zobaczyć. Samsung Gallery. Dla fotograficznego programu bez nazwy Radek przybył. No tak, to obejrzeliśmy sobie najpierw setki z Panasonica i Samsunga, a wypuściliśmy je razem dlatego, że obie firmy mówiły o telewizorach, które są telewizorami z okularami aktywnymi. Tam była nawet fajna dyskusja na temat tego, że są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka, jedna, gdzie trzeba te okulary takie na prąd, które wymagają ładowania i to są okulary migawkowe, raz mruga jedno, raz się robi ciemne jedno, raz drugie, a obraz jest wyświetlany naprzemiennie dla prawego i lewego oka. Za chwilę zobaczymy też materiał Sony i tam też właśnie rozmawiałem z Piotrem Stanisławskim o tym, że właśnie no, przymyka się i otwiera. Zwróciłem uwagę na to, że trzeba ładować te okulary, tak? Bo podłączyć je do prądu, ale już i w Sony, i w Panasonicu powiedziano mi, że to trwa, nie wiem, 5 minut, żeby oglądać 3-godzinny film. Tararara. Że można te okulary zostawić, iść sobie zrobić kawę, wrócić i zakłada się okulary i 3 godziny filmu spokojnie wystarczy prądu. A nie mogłoby się ładować tak jak czajniki bezprzewodowe? Nie, no są już te indukcyjne metody ładowania tam różnych rzeczy. No dobrze, ale dlaczego w ogóle pokazaliśmy te telewizory? Bo to chyba jedyna na dzisiaj metoda sensownego pokazywania 3D. Czy są jeszcze projektory tutaj? Są, tak, projektory. Szymon, ale projektor nadal to będzie 1980 pikseli na 1820 na 1080 pikseli. Są Full HD. Tak, czyli to są 2 megapiksele, jeżeli chodzi o jakość zdjęcia. I ponad tą jakość tak naprawdę w dużym formacie nie wyjdziesz. Bo jeszcze są takie alternatywy, to jest, ja w tych okularach funkcjonowałem na początku programu, to są okulary firmy Loreo, które są kompletem do tego obiektywu. I co one robią? One tak naprawdę rozdzielają nam obraz na obraz dla prawego i lewego oka. Jednym okiem widzę
połówkę lewą, drugim okiem połówkę prawą. Pokaż Ostry na chwilę jeszcze tutaj. No chłopaku. Też portretu tak. O, pięknie. A teraz Simon. A teraz my. No tak. I mieszczę się? Tak, prawie. I oglądając przez te okulary po prostu mamy ten obraz rozdzielany. I tu można liczyć na większą rozdzielczość, chociaż sam obiektyw jest parszywy, jeżeli chodzi o jakość. Ale na dziś nie ma metody innej niż telewizyjna dobrego pokazania obrazu 3D. Zgadzasz się, Artur? No, jeżeli chodzi, mówimy o tym, bo ja mogę powiedzieć to w kategorii telewizorów. No, w telewizorach mamy tą metodę aktywną i pasywną i faktycznie jedna ma wadę i zalety, którą usłyszeliśmy w filmie. Czy jest jakaś trzecia? Jest autostereoskopia, która jest zupełnie niepopularna, ale autostereoskopia to jest śpiewka przyszłości, czyli bezokularowe metody. Ale 9 kamer, tak? No akurat teraz są takie na rynku. To działa na takiej samej zasadzie jak folia lentikularna, tylko powiedzmy są te folie proste, dwuwymiarowe i są takie, które mają 9 tych na przykład wymiarów. Tylko że tam strata na rozdzielczości będzie gigantyczna. No jest ogromna strata, no bo przy powiedzmy HD to jest jedna dziewiąta, czyli to jest przy 1920x1080 to jest 9 obrazów po 640x320 dokładnie. To wracając bardzo do targów i fakt, na których byłem, widziałem Philipsa taki telewizor, który można było 3D oglądać bez okularów. Nie wiem ile kosztował, nie pytałem o cenę, natomiast przypomniało mi się to, jak oglądałem pierwszy raz telewizory 3D 3-4 lata temu. I praktycznie trzeba było siedzieć naprzeciwko tego telewizora w odległości około 2 metrów, żeby dobrze widzieć, bo każdy ruch w bok, w jedną, w drugą stronę już powodował to, że ten obraz się rozmywał. Mhm. I tu w tym telewizorze niestety to samo. W tych telewizorach, które są dzisiaj z okularami aktywnymi, bo takie najczęściej akurat miałem okazję oglądać, już rzeczywiście można siedzieć pod kątem i nadal ten obraz widać w 3D, nie rozmywa się. Dobrze, ale ja wiem, że Artur na przykład jest zwolennikiem technologii pasywnej i on akurat LG tylko w Polsce chyba sprzedaje. Czy ja dlaczego jestem? Ja nie jestem... Nie, ale bo to... Ja ci powiem, tłumaczę dlaczego. Tak. Tanio masz efekt, tak? Jeżeli chcesz całej rodzinie pokazać film, kupujesz telewizor, nie wiem, za 3-4 tysiące złotych i okulary za 100 dla całej rodziny, ja jestem propagatorem tej technologii, tak, żeby to się przyjęło. Najpierw lud musi go kupić. Nikt nie kupi tego telewizora, którym okulary kosztują 300 zł, jeżeli ma 6-osobową rodzinę. No, proszę cię. Dwie sztuki dostaniesz z telewizora. No i jeszcze 4 sztuki po 300 zł. Po 200 zł. No. Jak wejdzie standaryzacja, o której mówiliście, niech wejdzie konkurencja, tak? Niech one zaczną ze sobą konkurować, niech zejdą te okulary poniżej 100 za sztukę. To wtedy ja powiem, że szatery, czyli te, które mają fajniejszą rozdzielczość, co prawda są ciemniejsze, w tym sensie, że no po prostu działanie migawki przyciemnia je, będą sensowne. Znaczy one są sensowne, bo ja jakbym chciał naprawdę dobrze obejrzeć, w sensie full rozdzielczości, to pewnie bym chciał obejrzeć go na szaterach. Ale jakbym tak myślał o rynku jako takim, to pewnie wolałbym sobie kupić telewizor, nazwijmy to półprofesjonalny, który daje te pół HD, ale obejrzę go całą rodziną, tak? I też będę miał frajdę, że obejrzeliśmy razem, a nie czekamy, aż się naładują nam. Ale to jest moje zdanie i w żaden sposób nie mówię, że... Na przykład do mnie mocno przemawia. Dobra, ale myślę, że teraz chwila przerwy, bo za chwilę będzie czas na podsumowanie. Ale to poczekaj, to jeszcze ostatnia rzecz, zanim puścimy materiał. Dwa słowa, bo tu nam wisi pytanie odnośnie, bo mówimy cały czas o wideo. Mamy nawet dwa pytania. A może coś jednak o fotografii? Jaki program o obsługi fotek zapisanych w JPEG na 3D? I to pyta Kemot. Nie skończyliśmy dzisiaj znowuż o godzinie 21, więc Krzysztof Patrycy nadal może odkładać pieniądze. Natomiast do 22 pewnie nie dociągniemy, więc Kemot też nie straci. Ale jaki program do obsługi fotek 3D? Ja dawno temu wpisałem sobie w Google po prostu Anaglyph Creator Free. I znalazłem chyba z 5 takich programów i wszystkie działały tak samo skutecznie i są za darmo i można sobie je po prostu wygooglować. Natomiast kiedy odkryłem w After Effectsie, którego na szczęście mam, ten filtr 3D, to wszystkie fotografie konwertowałem After Effectsem. Bo no, After Effects to nie jest program, który musi konwertować filmy, nie. Więc zresztą to samo prawdopodobnie dotyczy Sony Vegas. W nim też pewnie da się wypluwać te anaglifowe, czerwono-zielone, czy tam konwertowane do tych różnych
sposobów prezentacji fotografię, ale darmowych programów jest naprawdę tyle, że pierwsze wyszukanie w Google przyniesie efekt, a potem sobie tam wybrać z trzech. Ja mogę za dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu nas nie ma, powiedzieć Kemotowi dokładnie, co miałem zainstalowane na tym komputerze, który mi się dwa tygodnie temu spalił. Znaczy poza tym jest kilka takich stron, gdzie ludzie dzielą się swoimi spostrzeżeniami. No ale to wiesz, to my powinniśmy ewentualnie tutaj tę wiedzę dostarczyć. No tak. Czy słyszeliście o PKS-ie? Polskim Klubie Stereoskopowym? Nie. Nie, jest takie forum, jest tam dosyć już dużo. To jest raczej stereoskopia taka, dobra, i wideo, i zdjęciowa. Ja osobiście jestem tam zarejestrowany, nie korzystam z tego forum, ale jest tam dużo użytkowników. To jakby o polskie forum, to wiem, że jest takie. PKS, łatwo zapamiętać, bo kojarzy się wiadomo z czym. No jest jeszcze metoda taka a propos oglądania, bo Kraj napisał, że można też zrobić zeza, coś ala oglądanie stereogramów. Prawda? Jest metoda patrzenia bądź zupełnie na wprost, bądź poprzez zezowanie, czyli krzyżowa, jest. Moja żona widzi w jeden sposób, Janko muzykant widzi w drugi sposób. I oni, jak robili sobie te fotografie takie chodzone, to wieczorem wyświetlali te zdjęcia, patrzyli na nie, jaka przestrzeń, o, super ci wyszło, ekstra. A ja po trzech minutach próby skupienia na jednym takim zdjęciu dostawałem migreny i szedłem spać. No dobrze, to myślę, że teraz zobaczmy, jak Sony proponuje nam oglądanie 3D na swoich urządzeniach. Przed chwilą z Wojtkiem Krzanowskim z Sony Polska rozmawialiśmy na temat rejestracji obrazu 3D. Teraz z Piotrem Stanisławskim porozmawiamy o tym, jak ten obraz wyświetlać, jakie są możliwości firmy Sony. No właśnie, jaka jest wasza technologia, jaką technologią się posługujecie, żeby ten obraz można było oglądać? No to tak jak już Wojtek wspominał tutaj, tak, o samej procedurze rejestracji, więc ja już nie będę może wnikał w specjalnie szczegóły, natomiast to, co jest na pewno integralną częścią naszych rozwiązań, a przede wszystkim dużym plusem, to jest to, że każde z oczu oglądającej osoby widzi obraz w pełnej rozdzielczości, czyli w tak zwanym trybie 1080, to jest takie bardzo techniczne sformułowanie, ale za każdym razem widzimy obraz w pełnej rozdzielczości, tej najwyższej, jaką czy my zarejestrowaliśmy, czy został fizycznie film zarejestrowany. Używamy oczywiście do tego okulary aktywne, no bo tutaj musi być to sterowanie, w związku z czym jedno oko jest zamykane, wtedy lewe oko ogląda, potem lewe oko jest zamykane i wtedy ogląda prawe oko. Czyli taki system przełączania się powoduje, że ten efekt raz, że nie jest widoczny, nie przeszkadza nam to, czy mocno świeci światło, czy słońce, nie ma efektu migotania, w związku z czym cały czas ten obraz do nas dociera naprawdę bardzo wysokiej jakości, wysokiej rozdzielczości. No tak, ale pojawiały się zarzuty, że jednak to jest męczące dla oczu, jak cały czas coś miga, obraz nam miga. To jest związane, bo w zasadzie należałoby zacząć od samego początku, czyli ile tych technologii na rynku funkcjonuje, prawda? No bo mamy rozwiązania takie, które nie potrzebują okularów. Patrz właśnie, kamera TDV 10, my w tej chwili 20, gdzie mamy mały ekran, który no nie potrzebuje okularów, ale przypominam, to jest niewielka powierzchnia, w związku z czym możemy sobie samemu jako operatorowi ustawić odpowiednio ten ekran, żeby ten obraz do nas docierał bardzo płynnie i bardzo stabilnie. Nie ma 5 czy 6 osób, które ten ekran chcą oglądać. Druga z technologii to jest oczywiście okulary pasywne, znane, domyślam się już wszystkim tym, którzy się tym interesowali, podobne jak w rozwiązaniach kinowych, czyli zakładamy okulary, polaryzacja z jednej, z drugiej strony na lewym, prawym oku jest inna, w związku z czym te obrazy się automatycznie przełączają, to jest odpowiedni system. Potem zaczynamy mieć już okulary aktywne i to też są dwa rozwiązania. Jedno, które niestety nie daje pełnej rozdzielczości, chociaż mówi się oczywiście o tej rozdzielczości HD, ona niestety nie jest tą pełną rozdzielczością, czyli nie jest to 1920x1080. I tutaj niestety jest ten efekt, o którym mówimy, ten efekt męczący, czy właśnie efekt migotania, bardzo często negatywnie postrzegany przez ludzi, nie wszystkich dzięki Bogu, więc też można taką technologię stosować. U nas nie ma efektu migotania, nie ma tego efektu postrzegania, że coś z zewnątrz dociera, jakiś nieprzyjemny efekt, że coś tutaj się dzieje. Oczywiście technologia 3D nie jest tym, co widzimy standardowo. Nasz wzrok, nasz rozum zupełnie inaczej tą technologię postrzega, zupełnie inaczej widzimy to na co dzień, a inaczej postrzegamy to już na obrazie zarejestrowanym. Czy wszystkie telewizory w tym momencie w ofercie Sony już są 3D, czy jednak to jest jakaś wyższa półka?
na początku należałoby też powiedzieć wszystkim naszym klientom i wszystkim tym, którzy to oglądają w tej chwili, że telewizory 3D nie odbiegają niczym od telewizorów 2D, bo często, gęsto klienci przychodzący do sklepu, nie oni nie są zainteresowani 3D, bo oni oglądają standardową telewizję, więc to trzeba pamiętać, że to też jest 2D. Ja rozumiem te wszystkie zawiłości techniczne, nie wszyscy muszą się oczywiście na tym znać. Nie, to nie jest tak, że wszystkie nasze telewizory są 3D, no też nie można narzucać pewnych rozwiązań technologicznych, chociaż chcielibyśmy, żeby klienci takie rozwiązania oczywiście kupowali. Część telewizorów w dalszym ciągu jest tymi rozwiązaniami standardowymi, czyli w technologii 2D, a te wyższe modele, czyli powiedzmy ta połowa półki tych wyższych modeli jest faktycznie z rozwiązaniami 3D. Najprościej, jeśli byśmy mieli powiedzieć o działaniu, to po prostu zakładam okulary, znaczy włączam okulary, które no, trzeba wcześniej naładować. One się muszą skomunikować z telewizorem i oglądam. To tak w skrócie ujmując, tak, dokładnie. Tu też warto wspomnieć, że nawet jeśli nie mam naładowanych okularów, to też nie jest problem, bo wystarczy pójść zrobić sobie kawę, w tym czasie podłączyć okulary do telewizora, 5 minut zrobienie kawy, siadam sobie z ciastkami, żeby obejrzeć film i już te 3 godziny mogę oglądać, więc technologia Stamina tutaj w dalszym ciągu funkcjonuje w naszych urządzeniach. Tak, to prawda, wystarczy, żeby się te okulary w zasadzie nie skomunikowały, tylko zobaczyły ten sygnał sterowania, który jest wysyłany z telewizora, i już możemy ten obraz 3D oglądać. I nie ma znaczenia, jaki to będzie telewizor. Proszę również pamiętać o tym, że mamy projektory 3D, które też są w takim rozwiązaniu typowo konsumenckim i tutaj też możemy używać dokładnie takich samych typów okularów. Jak pierwszy raz, nie pamiętam, 3-4 lata temu widziałem telewizor 3D na takim pokazie prasowym, to musieliśmy siedzieć praktycznie naprzeciwko niego i tak chyba nie dalej niż 2 metry, żeby rzeczywiście ten obraz był dobrze widoczny, żeby to nie rozmywały się plany, nie było jakichś takich dziwnych efektów. Czy już technologia poszła do przodu, czy to już jest tak, że można rzeczywiście pod jakimś kątem, kawałek dalej, kawałek bliżej? Cofnijmy się zatem trochę do tych początków technologii 3D. No, warto o tym wspomnieć, że Sony było pierwszą firmą, która uruchomiła w klawier w Hollywood własną szkołę filmową dla operatorów 3D po to, żeby pokazać, w jaki sposób ten efekt 3D powinien być filmowany. No, jesteśmy również producentem technologicznym, więc tutaj też warto o tym wspomnieć, że nasze kamery rejestrują technologię 3D, no ale to już jakby Wojtek o tym wspominał. Rozwiązania poszły dalej, ale to też bardzo często klienci, którzy przychodzą i pytają, czy to jest to samo, co było na początku, albo czy to jest to samo, co mamy w kinie, mają problem ze zrozumieniem, że to jest troszeczkę jednak pomimo wszystko inna technologia. Tu mamy do czynienia z płaskim ekranem. W kinie ten ekran jest zupełnie inny, on ma inny wymiar, on jest zupełnie inaczej skonstruowany, on nie jest idealnie płaski, on jest lekko wklęsły, więc ten efekt wychodzenia obrazu na zewnątrz też jest zupełnie inny. Na początku te obrazy faktycznie były takie, no nie dawały być może takiej bardzo dużego zadowolenia. W tej chwili oczywiście procesory, które przetwarzają, są odpowiedzialne w telewizorach za konstruowanie obrazu, tworzenie pierwszego, drugiego, trzeciego planu poszło dużo, dużo dalej, w związku z czym teraz efekt wow, przy lecącej kuli śniegowej w jakimś tam filmie faktycznie jest wychodzący i faktycznie robi duże wrażenie. Dziękuję bardzo. To ja mogę, tak? Tak. No, Szymon proszę. Prosił, żebym powiedział 2 słowa podsumowania na temat 3D. Do widzenia. Nie, ale to bo Kamil w międzyczasie napisał do nas, a chciałem wstać o 3:00 i jechać na sesję wschodzącego słońca. Niestety program ciekawy i spać jakoś się nie chce iść, ale to dosyć wcześnie nas, panie. Zawsze można nie, pojechać jedno i drugie. Jechać, to wiesz. Ale bo ja ostatnio 2 razy ćwiczyłem 3:00, ten wschód słońca, co prawda nie robiłem zdjęć, po prostu się nie kłaść spać. Nie mam z kim pojechać jutro po mój samochód do Torunia i to jest problem. No, to ja chcę sprzedać samochód i kolega nie chce ode mnie kupić, ale już dobrze, zostawmy ten jaki? Temat. Jakbyś nie usłyszał, Volvo V70. No dobra, dobra. Tak, tak. Tak jest. Na pytanie, czy Sony Vegas Pro 11, czy Sony Vegas Pro 17 umożliwia przekonwertowanie z 2D na 3D? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wpadłem na taki pomysł, żeby konwertować 2D do 3D, bo to dosyć karkołomna historia. Myślę, że to, co Artur mówił, że to chyba się nie nadaje, bo jednak... Nie, przepraszam. Materiał... Arturem możesz pogadać o tym, ile dostają Hindusi za jedną minutę filmów 3D, robionego z 2D. Z 2D do 3D. Jest cały biznes polegający na konwersji, ale to chyba dłuższa historia. Generalnie bierze się filmy 2D, daje się do kraju, że tak powiem... O taniej sile roboczej? O taniej sile roboczej i tam w dużej hali dużo osób szparuje wszystkie materiały wideo w ten sposób, że bierze kadr i bierze się pierwszy plan, wycina, drugi plan, wycina, trzeci plan, wycina i tak
tyle razy, ile jest klatek w filmie, czyli 24 klatki na sekundę i razy ilość filmu i teraz podzielone przez ilość osób, które tam jest w tej fabryce. Po miesiącu pełnometrażowy film wypluwają rozseparowany na plany i później w dużym, bogatym zachodnim kraju ktoś robi, składa to w 3D. Tak, i tak powstały Gwiezdne Wojny. 3D. No dobrze, no ale to chyba nie tędy droga, bo... Dlaczego? Ile minuta? 10 tysięcy dolarów? Nie powiem, ale to są dobre pieniądze, żeby te 3 dolary się zwróciły, tak? Moim zdaniem, żeby tak powiedzieć, ta technologia się przyjmie i będzie się rozwijała. Kwestia tego, że musi zacząć tanieć, tak? Jakby, żeby zejść pod strzechy i żebyśmy wszyscy mogli się cieszyć, oglądając rozrywkę 3D, no to telewizory i okulary muszą być tanie. Projektory muszą być powszechniejsze. Jest jeszcze komputer, o tym nie mówiliśmy. Do komputera można też kupić system, tak? Dokładnie taki jak to coś. To, tak? Natomiast... Między innymi są też pasywne systemy, ale... Ale to już z jakąś folię się nalepia? Znaczy nie, no kupujesz monitor pasywny i pasywne okulary i oprogramowanie, tak? Znaczy to jest trochę inna sytuacja, po prostu musisz mieć inny rodzaj telewizora. Dedykowany monitor, jasne, ale... A ja wam powiem, że mnie najbardziej brakuje treści. Ja mam w Łodzi w domu w tej chwili telewizor 3D i nie mam co oglądać w 3D. To, co sobie nagramy z żoną, to sobie potem oglądamy. To jest... I na tym koniec. I na tym koniec. Ale przyznasz, że wczorajszy mecz, który oglądaliśmy Radwańskiej w 3D, rewelacja, jeśli chodzi o sport. Venus Williams sport wygrała. Sport zawsze prowadzi ten temat. I... Tylko, że problem jest taki, że tylko na Soniku da się oglądać ten sygnał, który jest nadawany akurat. Eurosport 3D, no cała olimpiada ma być też transmitowana, więc na pewno to będzie duża gratka. Dla tych, którzy będą mieli, telewizory. Pamiętajcie, że... Zawsze to się zwiąże z tym, że nadawca musi wysłać ten sygnał w formacie 3D, a tak jak z szaterowymi okularami i systemami, to jest tak naprawdę dwa razy HD, czyli musi dawać dwa razy strumień. No, a to HD, wiesz co? Żeby to było tak profesjonalnie. Rozmawiałem z takim fachowcem z Panasonica, z działu profesjonalnego i on opowiadał, że najnowszy format zapisu tych dużych Panasoników 3D jest taki, że prawe oko jest dokompresowywane różnicowo do lewego. Możliwe. Dzięki temu tam przepustowość tego strumienia jest, czy grubość strumienia jest tylko większa o 30 czy tam 20%. Bo jest to... jeszcze metoda taka, że się z dwóch oczu wylicza tak zwaną głębię. Dostajemy obraz czarno-biały, który jest tylko obrazem głębi tak. I obraz kolorowy, nazwijmy to jako jedyny. I teraz takie dwa są dużo mniejsze niż podwójny system, powiedzmy w obraz HD. Tylko, że to jest jakaś faza prototypowa i też jest to metoda transmisji, tak, że do telewizora dociera ci sygnał tak jakby informacyjny i obraz ten rzeczywisty, który chcesz obejrzeć i składany jest później w obraz 3D. Anyway. Droga problem. Rzecz, transmisja, tak, dlatego jest dobrze, bo tutaj Krzysiek napisał, to jak już czytamy po kolei, moim zdaniem ta technologia okularowa to jest czysty marketing. Dopiero technologia, która pozwoli na wyświetlanie i oglądanie 3D bez dodatkowych urządzeń, spowoduje prawdziwy rozwój tej technologii, jeżeli oczywiście będzie się na komuś do czegoś potrzebne. No to gdzieś tam zahaczamy o to, czy to jest rozrywka, tylko czy... W sumie zbrojenia w mediach mogą być takie jak zbrojenia na świecie, że dzisiaj Stany Zjednoczone stać na 10 bombowców B-2, a nie na 10 tysięcy B-52, tak? Bo technologia jest tak skomplikowana i tak droga, że 10 telewizji na świecie będzie stać na nadawanie w 3D na przykład i wysyłanie takiego sygnału. Chociaż niewiele brakowało, abyśmy dzisiejszy program zrobili w 3D, tylko z Arturem się w końcu jakoś tam nie dograli. To moja wina. To moja wina. Może niedługo zrobimy kolejny program o 3D, będzie więcej kontentu, dostarczymy go Państwu w 3D. A teraz zapraszamy na chwilkę przerwy, dosłownie taką króciuteńką. A jeśli telewizor staje się czymś więcej? Jeśli potrafi spełniać życzenia? Odkrywać przed Tobą przyszłość? Niesie nas w górę. My nazywamy go Smart Viera, bo łączy inteligencję z doskonałym obrazem. Wygraj wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Londynu. Panasonic. Ideas for life. Nasz kolega Michał z zaplecza nam napisał, że jeszcze 18 minut i nam postawi flaszkę. Kusisz i skusisz kiedyś. Ale nie tym razem.
Właściwie dzisiaj to chcielibyśmy tylko powiedzieć, że za tydzień nas nie ma. Widzimy się za 2 tygodnie. Będzie to taki prawie regularny odcinek, czyli Marcin poopowiada co u niego. My troszeczkę wrócimy do tematów wakacyjnych. Ale już mniej o sprzęcie, a więcej o fotografowaniu, co? Też o sprzęcie, też o fotografowaniu. Będą różne ciekawe rzeczy, także zapraszamy Państwa 14 czerwca. A w międzyczasie życzymy udanego długiego weekendu, niedużego kaca po zwycięskim meczu Polska-Grecja. Mam nadzieję, że dla nas zwycięski. Ale Nitania, Szymon, znowu się zapętliłeś. A ja chciałem bardzo podziękować naszemu gościowi Arturowi Paprockiemu, dziękuję, który zechciał się dzisiaj podzielić swoją wiedzą. Jestem pierwszym waszym fanem, chciałem powiedzieć. Pierwszym naszym fanem jest moja żona. A, no sorry. No dobra, to pierwszym bez konotacji. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Do zobaczenia.